Cześć wszystkim, cześć Piotrek, cześć Marek. Yy, więc tak, dobra, opowiem o sobie parę słów i zaczniemy tutaj warsztaty z, z, ze strategii. Yy, nazywam się Kuba Gębielski, prowadzę firmę Rekhaut, gdzie specjalizujemy się w wideo marketingu, ale przedtem się zajmowaliśmy marketingiem holistycznym. Trochę w życiu Marek zbudowałem od zera yy, i tak śmiesznie wyszło, że. Będę mówił wprost, może tak. Będę mówił wprost i na temat. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to od razu pytajcie, też możecie się tam zgłaszać na wideo. W każdym razie pracowałem jako strateg dla Marek. Pracowałem holistycznie. Prowadziłem agencję, gdzie zajmowaliśmy się od zbudowania założeń strategicznych po ich wdrożenie, po tworzenie materiałów, stron internetowych, logotypów i tak dalej. Wszystkiego właściwie. Ale z tego zrezygnowałem, skupiłem się już na swoich biznesach, swoich sprawach bardziej skoncentrowanych, bo trochę tak wyszło, że z bycia marketingowcem przeszedłem do bycia przedsiębiorcą, tak naprawdę w tym momencie. I ale, ponieważ jakby ludziom się podobało to, jak robiłem strategię, jak myślałem strategicznie, cały czas gdzieś tam o tą strategię mnie proszą, cały czas tą gdzieś strategię robię, już nie jako usługi firmowe. Ale często w ramach udziału w spółkach, często w ramach pomocy darmowej, o której dzisiaj powiem, o której dzisiaj będę opowiadał. I ten mój proces strategiczny dopracowywałem trzy lata. Generalnie cały czas nad nim pracuję, cały czas następuje ciągła iteracja, ale, ale, ale jakoś to się sprawdza, tak? Według agendy mamy taką sytuację, że wpierw jest budowanie love brand, a później przekuwanie to w KPI biznesowe. Powiem Wam szczerze, że u mnie to odwrócę to. Dlatego, że ja wpierw stawiam KPIE biznesowe, co musimy uzyskać, kogo do czego przekonać i na czym korporacja, firma lub marka zarobi, a później dopiero patrzę na zasadzie takiej, że jak możemy tych ludzi do tego przekonać? Więc pierwszy punkt to jest określenie, kogo i do czego mamy dokładnie przekonać, a później, jak to zrobić. Taka jest moja tutaj metodologia robienia takich rzeczy. Co tutaj powiem? Dzisiaj jeszcze opowiemy sobie, bo no sytuacja jest bardzo trudna teraz na wschodzie i każdy to wie. Jedna fundacja poprosiła mnie, żebym zbudował im strategię. Bardzo świeża fundacja, no bo sytuacja jest bardzo świeża. Pomagającą ludziom. Jest to fundacja od granicy do mieszkania, która tak naprawdę cała nazwa się zawiera, cała model biznesowy się zawiera w nazwie. Czyli jest to yy, fundacja, która specjalizuje się w tym, żeby ludziom, którzy z Ukrainy wyjadą, pomóc znaleźć dom. Czyli oni się zajmują nie działaniami na Ukrainie, nie dostarczają sprzętu wojskowego, jakiegoś tam yy, na miejscu humanitarnego, tylko ludzi odbierają od granicy i szukają im mieszkań yy, w Polsce, ale też w zachodnia Europa, pomagają też gdzieś tam do rodziny dalej przejechać. I tym się teraz zajmujemy. Sądzę, że to będzie bardzo dobry case, dlatego, że to jest początek. Ja za to się będę brał no, za 2-3 tygodnie, ale już mamy dużo danych, mamy dużo informacji, na których podstawie możemy tą fundację wspólnie opracować. Dlatego też moja prośba do Was jest, żebyście się udzielali. Powiem tak. Już nie chcę gadać o sobie za chwilę, już kończę, bo to już 5 minut wystarczy. Ja nie jestem szkoleniowcem. Ja jestem praktykiem. W życiu złotówki nie zarobiłem na szkoleniach marketingowych jakichkolwiek i jestem z tego bardzo dumny. Bo ja się skupiam na tym, żeby te firmy przedsiębiorstwa działały. Więc dzisiaj mam nadzieję, że te szkolenie i warsztaty tutaj poprowadzę dobrze, ale jak będziecie się angażować, to będzie mi dużo łatwiej. No, a wy się dużo więcej dowiecie, dużo więcej zyskacie. Więc jeżeli są jakieś pytania, albo tutaj macie jakiekolwiek feedback, jakiekolwiek pomysły. To ja będę bardzo, bardzo wdzięczny i to będzie z korzyścią dla wszystkich. Dobra. Teraz wam udostępnię strategię. I sobie omówimy na początek. Yy, jak to działa i co my tutaj robimy. Dobra, widać. Udostępniła się karta. Dajcie znać. Super. Yy, więc tak, ja generalnie. <śm> A jak tutaj, jakby to mała, mówicie? Nie wiem, jak tutaj powiększyć. Sekundę, spróbujemy trochę powiększyć. O, zepsułem. Sekundeczkę, sekundeczkę. Tu, tu, tu. Jest trochę większa? O, teraz jest super, dobra. Jestem w stanie dać link, i już Wam daję link, bo też to będzie. Wzór i template do tego, że później możecie sobie na tym pliku też pracować sami. I na tych rzeczach, co. A jak się czy znaczy się otwiera, czy dobrze tam udostępniłem. Działa, otwiera się. A, dobra, czyli muszę tutaj. Sekundę. Muszę dać dostęp... Ale chyba teraz będzie już dobrze. Ten drugi link? Teraz jest OK. Super. Dobra. Teraz a propos Google. A. Dlaczego ja pracuję na Google w ogóle? I dlaczego pracuję na Docsach? Dlatego, że klienci, z którymi pracuję, różnymi pracowałem, i bardziej doświadczonymi przedsiębiorcami, i mniej doświadczonymi przedsiębiorcami. Ale każdy ogarnia doksy, i kiedy wspólnie mamy dostęp do doksów, to po prostu to lepiej działa. Są różne pliki, są różne fajne narzędzia. Daniel, właśnie Kotliński, ma bardzo fajne. W ogóle Daniel pozdrawiam i bardzo fajny kurs, który na Tigers jest. Ale ja działam na doksa w każdym razie, bo no, jest po prostu jest idiot prów, tak? Nikt tego nie zepsuje. Dobra. Słuchajcie, powiedzmy sobie najważniejszą rzecz. Kto pracuje w marketingu? Czy my mamy tutaj ludzi z działów marketingu, czy marketingowców? Ile mamy osób? Czyli mamy całą ekipę marketingową. Rewelacja. To teraz pytanie. A jesteście tego pewni? <ścoughs> Już mówię dlaczego. Definicja marketingu jest to: jest to na górze strategii się zaczyna. Marketing to proces zarządczy odpowiedzialny za identyfikowanie, przewidywanie i zaspokajanie wymagań klienta w sposób zyskowny dla organizacji. Tu nie ma słowa o reklamie, tu nie ma słowa o Facebooku. To jest identyfikowanie czego ludzie chcą i tego dostarczanie. To jest marketing. Reklama za to i to jest definicja na podstawie ustawy o Radiofonie i Telewizji. Reklamą jest każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia. Pytanie: kto pracuje w branży teraz reklamowej, a kto pracuje w marketingowej? Bo to, że klient do was przychodzi i mówi: Wypromuj mi produkt, to jest reklama. To, że my pracujemy nad marką, szukamy, Blokad, szukamy tego, co ludzie chcą i jak możemy ich zaspokoić potrzeby, to jest istota marketingu w moim, w moim rozumieniu i ja według tego działam. Więc ja nie do końca się skupiam na tym, żeby jak wyklikać w Facebooku. To nie jest moja praca, to nie jest moja specjalizacja. Ja pracuję nad tym, że też w strategii mogę iść do przedsiębiorcy lub mojego klienta i powiedzieć: wiesz co. Odkryłem, że produkt musimy zmienić, że to jest wąskie gardło, że musimy ofertę zmienić troszkę i że to jest wąskie gardło, a nie, a nie wąskim gardłem jest jakaś tam ustawienie w kampanii yy, paru ustawień i że to przeszkadza. Więc ja podchodzę do marketingu w ten sposób. Jest to sposób, który tak naprawdę yy, mocno jest bardziej związany z byciem przedsiębiorcą, tak w ogólnym mniemaniu i myśleniu, ale jeżeli w ten sposób będziecie myśleć, to nagle okazuje się, że no, świat się otwiera jak wielka ostryga. ostryga nie? Eee, powiem anegdotę ja jestem człowiek dygresja, więc jak będę odchodził za bardzo od tematu, to mnie tam hamujcie, ale w marcu przeprowadziłem całkowitą przemianę Rekhaus mojej firmy, którą prowadzę, gdzie robimy wideo marketing. Siedzieliśmy nad tym miesiąc, gdzie nic innego nie robiliśmy. Złotówki jakby nie, nie zarobiliśmy, tylko się skupiliśmy. Tylko wszystko wyłączyliśmy, siedzieliśmy nad mar marketingiem. Czyli marketingiem, odpowiedzialnym za identyfikowanie, przewidywanie i zaspokojenie wymagań klientów. Zbadaliśmy rynek, prowadziliśmy wywiady, szukaliśmy, analizowaliśmy konkurencję. Generalnie szukaliśmy, jakie produkty ludzie chcą, i całkowicie przemodelowaliśmy Rekhaus. I efekty są w takie, że obecnie, kiedy wysyłam kampanię mailową, to mam klik otwarcie maili OpenRate 25. Odpowiedzi mam na poziomie 15, a w miesiąc wystawiłem oferty na dwa razy więcej niż w zeszłym roku mieliśmy całego obrotu. Ale nie dlatego, że ja dobrze klikam tą kampanię mailową, czy dobrze tam mam jakieś ustawienia magiczne, tylko dlatego, że bardzo dobrze usiedliśmy nad tym, czego zidentyfikowaliśmy: potrzeby klientów, przewidywanie i zaspokajamy te wymagania. Przebudowaliśmy firmę od zera. I generalnie. Uważam, że to jest najlepsze podejście do marketingu i daje największe korzyści. Kiedy myślimy już od zera, od zera, czyli od samego produktu, jakby czego ludzie chcą, co im jest potrzebne. Dobra, to już lecimy teraz do kwestii strategicznej. Przejrzymy na szybko plik. Najważniejsze, pan Peter Drucker, guru zarządzania, powiedział: Nie chodzi o to, by robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy. Więc dla mnie w strategii najważniejsza rzecz jest tak naprawdę, czego nie będziemy robić, a nie co będziemy robić. Bo to, że możemy klikać, używać 10 tysięcy narzędzi, wszystkie kampanie możliwe, wszystkie możliwe kanały używać i mieć 10 tysięcy kont na social media, to nie o to chodzi. Najważniejsze jest to, żeby robić te właściwe rzeczy, i ten plik strategiczny do tego służy, żeby określić tak naprawdę, czego nie robić. Więc tak, dobrze widzicie ten plik, jest wszystko czytelne. Jakby ktoś mógł. Tak, super. To przejdziemy tutaj po kolei, wpierw omówię, jak to działa. Wpierw ustalam z klientem, mamy część tej strategii, którą ja robię. Wpierw mamy temat, który uzupełnia klient, a później mamy rzecz, którą już my uzupełniamy. Więc tak, na początku określamy cele biznesowe. Ja tu będę na spisie treści pojadę, a później to opowiemy sobie dokładnie. Później określamy model biznesowy. Czyli czym się firma zajmuje, dlaczego się tym zajmuje, jakie problemy klientów rozwiązuje, jaka jest oferta, jakie są zalety zespołu, wady, historia firmy. Ten spis treści też jest, też jest takim trochę tylko wzorem, bo zależy jaka jest marka, tak będziemy, dlatego też doksy są fajne, bo to łatwo można edytować, zmieniać i, i zasuwać. I tutaj właśnie sobie ustalam, co my, co my komu chcemy przekazać. Po pierwsze, co oferujemy, jakie potrzeby zaspokajamy i w jaki sposób, a po drugie... Do kogo? Później mamy też konkurencję. Konkurencja omawiamy głównie konkurenci inni. Konkurencja z substytutów też jest bardzo ważna, to później omówimy po kolei. Najlepsi klienci i później, jakie są cele marketingowe. Tu już wchodzimy w temat, który ja uzupełniam, którym się zajmuje strategia, czyli określamy cele marketingowe, które mają uzupełnić cele biznesowe, wypełnić cele biznesowe. Później mamy badanie rynku, powiem Wam, że. Do, tak dobrze to odkryłem dopiero rok temu, i to jest chyba jeden z najważniejszych punktów. I pytanie ludzi wprost, czego chcą, to jest to jest potężne narzędzie. Dopiero <laughs> wiem, to jest, brzmi banalnie, że to, może to są ludzie, którzy prowadzą bardzo dobre wywiady, którzy się zajmują tutaj analizami, ale czasami po prostu spytanie, porozmawianie z klientem wprost, bez żadnego ściemniania, bez żadnych jakichś skomplikowanych ankiet, bez żadnego podchodzenia. do tego, tylko Dlaczego nas wybrałeś, dlaczego nie, czego ci brakuje? Dlaczego używasz konkurencji, dlaczego nas? Absolutna rewelacja. Naprawdę, bo banalne rzeczy, ale dopiero odkrywam, jaka to jest potęga. Tu mamy rzeczy, które jeżeli już mamy wypełnione, ja też do Love Brand podchodzę trochę inaczej, bo dla mnie Love Brand to jest nakładka na dobry brand i dobry model biznesowy. Bo są marki, które yy, możemy je kochać, ale mogą niekoniecznie przynosić zyski. Były wiele marek było takich, że nie było to spięte z celami biznesowymi i z modelem biznesowym, było to czasami napompowany temat. I to po prostu w pewnym momencie te firmy upadają i tych firm dużo było w historii, które upadły, mimo że ludzie je bardzo uwielbiali. Więc dla mnie Love Brand jest dopiero, kiedy tu już określimy, jaki mamy model biznesowy, do kogo mamy do czego przekonać, zrobimy badanie rynku. To tu generalnie się zaczyna w tym miejscu dopiero budowanie Love Brand. Czyli dla mnie. Jeden z fundamentów Love Brand to jest społeczność. Ale też społeczność taka, która jest, tak jak powiedzieliśmy na początku, zyskowna dla organizacji. Później opracowujemy pozycjonowanie, język komunikacji i właściwie to jest taki wzór, od którego zaczynam zawsze pracować z klientem. Ktoś ma jakieś pytanie? Czy wszystko jest jasne? Chyba jasne. Dobra. E, słuchajcie, to teraz na szybko opowiemy tutaj sobie po kolei o tym, jak tutaj robimy. E, cele biznesowe. <grywia> e, tak, e, tu Magda pyta. Właśnie tak, jak marka jest nowa, powiem ci szczerze, że ja mam to szczęście pracować ze światowymi markami czasami, takimi no tymi naj, 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 na Rekhaus jest wypisane, to są wiecie no, Molochy i potężne, świetne marki jak Reebok, jak Primark, Adidas mieliśmy ostatnio. I tam dobieramy na małe narzędzia i taki fold, taki, dla takich dużych marek, takich kolosów ten plik strategiczny, ten tutaj dox nie sprawdzi się, bo to jest zbyt duża marka, zbyt, duże ma, zbyt dużo ma już pozycję. Żeby po prostu robić coś od zera. Oczywiście można jakby przebudować, ale czasami świadomość klienta Reebok jest już tak osadzony, jako przykład, że tam trzeba już pracować na detalach, potężna analiza danych wchodzi w grę i, i, i tak dalej, i tak dalej. Ten plik jest dla firm, ja bym powiedział MŚP. No tak, powiedzmy, do, chociaż no, też go używam przy większych tematach. Ten plik jest na. No, firmy do 100 osób bym powiedział, tak, pira oko powiedzmy tak. Yy... Więc dla nowych marek jak najbardziej. Chociaż, jak powiedziałem do 100 osób, czasami myślę, że firmy są, które... Nie, dobra, robiłem kiedyś dla firmy, co zatrudniała 500 osób i nie miała w ogóle strategii zrobionej i, i właściwie <laughs> dla każdych. <laughs> dobra, lecimy dalej. Najważniejszy temat. To jest takie, czasami brzydko powiem, ale przy pracy z klientami nawet w myśleniu naszym podstawy i pierdoły takie oczywiste jak się tego trzymamy jest super więc cele biznesowe powinny być smart nie wiem czy ktoś was określał kiedyś cele smartowe bo to jest coś co na studiach kiedykolwiek jakie mamy studia z zarządzania marketingu albo cokolwiek tak Karolina robiłem takie rzeczy i zdecydowanie to się sprawdza przepozycjonowałem markę która była na rynku od 73 roku więc tak, zdecydowanie kiedyś. Więc ten plik się tak sprawdza. Generalnie ten plik się sprawdza na najbardziej na zbudowanie marki od zera, na odświeżenie marki, na przepozycjonowanie marki, a nie już nawet, chociaż na dopracowywanie też. Ale dobra, lecimy, bo tu mówię, człowiek, dygresja. Rafał, masz absolutnie rację i to też później o tym opowiem, chociaż dobra, opowiem od razu. Przepraszam, że będę tak wyskakiwał, ale zaraz wrócimy tutaj. Model biznesowy musi się kleić z marketingiem, a marketing z modelem biznesowym dla mnie to jest najważniejsze w ogóle pojęcie, które wynika z definicji na górze, czyli proces zarządczy, który odkrywa i zaspokaja potrzeby klientów w sposób zyskowny dla organizacji. To jest ciągła iteracja. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby dział marketingu robił swoje, a dział, nazwijmy to biznesowy, swoje. Bo to po prostu, to jest, to jest pierwszy krok, żeby firma upadła, moim zdaniem. Tak, jakby to jest początek tego, tak? kiedy nagle jedno się nie spina, konkurencja na rynku jest bardzo duża, rynek jest nasz nasycony po uszy. I jeżeli my na przykład nie będziemy konkurencyjni, powiedzmy, te 10% ekstra, to ktoś inny będzie i przejmie. Dlatego model biznesowy i marketing cały czas powinno się współpracować, a nie walczyć ze sobą, co się niestety czasami zdarza, z tego co wiem. Że, że dział marketingowy swoje, a zarząd swoje, albo jakieś tam inne działy swoje, i, i to jest bez sensu w ogóle. E, dobra. Generalnie cele biznesowe, smart. Jest to, mówię, podstawa w ogóle jakichkolwiek studiów, ale można się zaskoczyć, jak mało ludzi to robi. Cel powinien być skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Kiedy mamy cele biznesowe, e, tak jak tu napisałem, że Ktoś do nas przychodzi i mówi, no, chcę mieć więcej klientów, to nie jest cel biznesowy. To jest marzenie, to jest yy, jakaś wizja, ale to nie jest marzenie. Kiedy mamy przykład, chcę zwiększyć sprzedaż, mar sprzedaż marynarek męskich o 30% do końca trzeciego kwartału tego roku, to jest cel biznesowy, który jest konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Bardzo dbajcie o to, kiedy pracujecie z klientami, żeby mieć jasno określone cele biznesowe. Bo można się zaskoczyć. że no, Powiem. Ja nie robię już kampanii na Rekhaus dla pozyskiwania nowych klientów, pozyskujemy je z polecenia lub w inny sposób. Bo przychodzili do mnie klienci, którzy po prostu. Um, miałem sytuację taką i nie raz. Miałem, to zrobiłem trzy razy. Przyszedł do mnie klient i mówi: chcę mieć strategię marketingową, chcę robić biznes. Pogadałem z nim, jaki ma być ten biznes? Jak to ma pracować? I puenta była taka, że dostało ode mnie listę 20 książek i, i mówi, powiedziałem: Wpadni do mnie, jak przeczytasz. <noise> Mówię wprost. Ludzie czasami są bardzo niekonkretni. Ja takiego marketingu i w ogóle działań strategicznych nie umiem robić na niekonkretnych rzeczach. Po prostu nie umiem. Jeżeli ktoś ma wizję, chce mieć coś, to ja nie wiem, co mam robić za bardzo. Więc warto dbać o to, co mamy cele biznesowe, smartowe, czyli bardzo, bardzo konkretne. Wtedy umiemy dołożyć do tego, całą strategię komunikacji, komunikacji, całą strategię działania, docierania, wszystkie punkty styku z marką dopracować i nie marnotrawić budżetu, żeby to szło w gwizdek, tak? Dobra. I teraz tak. Tak jak mówiłem, zlecimy z fundacją OGDM, którą tutaj mamy, którą dopiero wstępnie robią. Oni się zgodzili, to nie, nie mamy NDA na to żadnego. To są rzeczy, które są publiczne. Nawet dzisiaj chyba na social media będą wrzucać, że właśnie nad tym pracujemy. I te informacje możemy normalnie nad nimi pracować. I teraz tak. Zacznijmy od celów biznesowych na ten rok, bo one są, powinny być najbardziej konkretne. Poprosił wam, żebyście je przeczytali i żebyście powiedzieli, co jest z tym nie tak. Widać? Pewnie widać. Dokładnie, Karolina. W ogóle nie są smart. Yy, proste pytanie. Jak by, jakby dobrać cele? Ma <śmach> Maciek, ja wiem, tą fundacją zaczynamy, w, 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 zaczynamy współpracować. To jest, dlatego to jest świetny case, żeby powiedzieć, jak będziemy to konkretyzować. Tak? W ogóle nie ma konkretnych liczb, ale też działań, bo na przykład jak określić zbudowanie struktury fundacji zapewniającej wszystkim zaangażowanie, komfort pracy w postaci biura i samorealizacji? Ja tego nie umiem po prostu um, określić w cyfrach. Nie umiem. I nie wiem, co mam za bardzo z tym zrobić. Zorganizować finansowanie na działanie fundacji. Dobrze. Na jakim poziomie i kiedy? Nie wiemy. Na poszczególne projekty typu budowa Dream Village. OK. Ale kiedy i za ile? I od kogo? Yy, więc te rzeczy są fajne. Fundacja się jakby cały czas kształtuje i to jest bardzo świeży temat. Ale ja bym tutaj zaczął. To jest śmieszne, ale strategię marketingową zacznę od dopracowania z nimi modelu biznesowego. Tutaj mamy następne cele biznesowe na 5 lat. Już jest fajnie, zbudowanie struktury działającej i rozwijającej się, ale. Co to znaczy? Co to znaczy struktura działająca? Że mamy obrót na poziomie 5 milionów, 10 milionów, poziom przychodów, dochodów, ile ludzi pomagających, ilu pracowników, nie wiem, metry kwadratowe biura. No nie wiadomo za bardzo, tak? Co chcemy osiągnąć? Chcemy być rozpoznawalni. Super, ale w jaki sposób, gdzie, kiedy i u kogo? Wykorzystywać rozpoznawalność w celu realizacji konkretnych celów. Konkretnych celów zbiórki na konkretne cele, które konkretnie nie są określone, tak? Chcemy mieć zbudowane zaufanie społeczne. Super, ale w jakiej grupie na przykład targetowej? Pensje, biuro, inne koszty potrzebne do operacji, fundacji też by się przydało na jakim poziomie? Właśnie, Karolina, dlatego ja o tym mówię, że im więcej, im więcej pracuję nad strategiami, tym bardziej dochodzę do wniosku, że Zrobienie porządnie fundamentów, takich standardów. To jest jedna rzecz, która na, zwykle najbardziej blokuje wzrost biznesu. Ludzie, e, brzydko to powiem, ale powiem, ale to będzie klarowne, e, są głową w chmurach, e, głowami w chmurach, a nie myślą po prostu tu i teraz i nie, nie, nie stąpają twardo po ziemi. I to często uważam, że jest straszny problem e, biznesu. Powiem Wam tak. Ja y, też taki kiedyś bardzo byłem, straszny byłem. Ja zawodowo się zajmowałem muzykiem, byłem niebieskim ptakiem, włosy do pasa y, i kiedyś też zawsze byłem takim marzycielem, ale pracowałem bardzo ciężko nad sobą, żeby przestać być, bo to, no, to jest oczywiście cały czas, mam swoje marzenia i cele, ale uda, na, nauczyłem się je e, dzieckiem Udstoku. E, Karolina, ja byłem najszybszym gitarzystą na przystanku Udstok, mam na to dyplom. Więc kiedyś nawet konkurs wygrałem. Eee, więc warto mieć marzenia cały czas i robić biznesy, ale biznesy mądre, bo to jest po prostu. Eee, firma upadnie i to będzie duża krzyda, jeżeli nie możemy skonkretyzować. Moja firma już kiedyś jedna upadła, eee, inne prawie i głównym powodem było to, że miałem niekonkretne cele biznesowe nie, nie miałem celów smartowych czyli tego, co mamy na pierwszym zajęciach z zarządzania dosłownie, więc tutaj widzicie, pierwszy problem cele biznesowe trzeba mieć z klientem skonkretyzować i niestety często jeżeli my jesteśmy w dziale marketingu to też po naszej stronie jest dla naszej pracy i dla zysków klienta leży po to, żeby to zrobić często to, że ktoś ma niekonkretne cele biznesowe o, powiem wam tak jest świetne świetne szkolenie firmy Kazbek o sprzedaży B2B, bardzo polecam Bartek tam Majski prowadzi, jest super. E, tak, to zaraz też powiem karmiernie. I to on tam powiedział najważniejsza rzecz: kwalifikowanie lidów, kwalifikowanie ludzi, z którymi można pracować, a z którymi można nie chcemy pracować, bo życie jest krótkie, e, nasz czas zawodowy też jest krótki. W momencie, kiedy mamy klienta, który nie umie określić co, gdzie, kiedy, nawet kiedy go o to prosimy i pracujemy z nim na to, to ja odpuszczam. E, I dlatego ja nie pracuję już jako stratek. Znaczy, pracuję w formie takiej, że w wyjątkowych sytuacjach z polecenia i tak dalej, bo to, że ludzie nawet mieliśmy określoną strategię i nie wdrażali strategii, dla mnie to była tak duża frustracja, że przestałem pracować po prostu z klientami, z kampanii, z internetu, po prostu mieliśmy lidy, które nam przyszły same z siebie to na strategię. To były bardzo trudne sprawy. Ja się denerwowałem i już tego nie robię. Nawet kiedy to było zyskowne. Faktury opłacone, wszystko super, ale ja później widzę, że mamy naprawdę dopracowaną strategię, a klient dalej robi po swojemu to i nie działa. To mnie tak frustrowało, że przestałem to robić. I się skupiłem na, na swoich firmach, gdzie wdrażam strategię. I tak jak mówiłem z Rekhaus, no jestem zachwycony, jak to działa. Jestem po prostu w szoku. Dobra, lecimy dalej. Tutaj dalej proszę klienta, żeby opisał model biznesowy i opis firmy. Są ma to czasami fajne tabele, fajne rzeczy, ale ja zostawiam to prosto, bo mówię, to ma być user friendly cały ten plik, nie. Czym się zajmuje firma? Czyli możecie przeczytać, bo będziemy nad tym, nad fundacją pracować cały czas. Koordynacja przewozu uchodźców, koordynacja relokacji z miast do innych krajów, koordynacja transportu dóbr itd. itd. I tutaj mamy następne. Dlaczego firma się tam zajmuje? Bo chcemy pomóc ludziom. OK, Ale jest to też tutaj troszkę banał. Będziemy to wszystko zmieniać. W fundacji będziemy o tym wszystkim rozmawiać. Macie do tego dostęp, więc możecie sobie to przeczytać na spokojnie. Ja nie będę czytał całego pliku, bo to może nie ma sensu. Ale tu mamy ofertę. Wady zespołu Historia i lecimy z misją i wizją firmy. Kto określał y, kiedyś dla firmy? Y, tak, Iza, na górze jest y, drugi link z Google Docs. Kto kiedyś określał misję, y, firmę i wizję? Czy możecie się podzielić tym, albo na przykład na wideo, jeżeli chcecie się wypowiedzieć, jeżeli też, to nie jest tajemnica jakaś, czym Waszym zdaniem różni się misja od wizji? Tak, <laughs> trochę tak. No pytam, jestem ciekaw, jak to u Was wyglądało i, i jak mieliście ze swoimi yy, tutaj przedsiębiorcami, czy firmami, z którymi pracowaliście, jak to wyglądało. Właśnie jak że się to napisał, to się bardzo sprawdza. Proste rzeczy. Ale i tak można się zdziwić. Jak dużo firm tego nie robi. Dobra, lecimy dalej. Konkurencja. I tu jest najważniejsze, dla mnie najważniejsze zdanie na, na górze to jest definicja gospodarki, ekonomii, że ekonomia to nauka zajmująca się badaniem sposobów wykorzystania zasobów występujących w niedoborze, mających równocześnie alternatywne wykorzystanie. Chodzi o to, że mamy 50 zł. Idziemy na miasto coś zjeść, musimy zdecydować co. Konkurencja jest duża w dzisiejszym rynku, to nie są lata 90. Jak słuchałem, jak rozmawiałem z przedsiębiorcami z lat 90., to powiem Wam, że wtedy wystarczyło mieć towar, i cokolwiek się miało, to się sprzedawało i szło, tylko trzeba by było mieć towar. To był bardzo duży problem. Dzisiaj towarów jest po uszy, możliwości zaspokajania potrzeb jest po uszy i biorą często udział w, decy w procesie decydowania decyzyjnym rzeczy bardziej niematerialne niż czasami nawet materialne. E, oczywiście proszę klienta, żeby wypisał głównego konkurenta, innych konkurentów, a najważniejszy temat też jest tutaj do określenia, który często przedsiębiorcy nie robią, jest konkurencja substytutów, substytuty, czyli jak inaczej, niekoniecznie nawet takim produktem jak my mamy, klient może zaspokoić swoje potrzeby, tak? może pojechać tramwajem, może autobusem to jest banalny przykład, ale chodzi też o bardziej skomplikowane rzeczy kiedy mamy na przykład środowiska sasowe teraz, tak Przy budowaniu stron internetowych dla przedsiębiorców dla firm no możliwości jest bardzo dużo, tak można postawić stronę na WordPressie, można użyć jakiegoś gotowego WIXa, można nagle mieć customowe rzeczy a można mieć tylko stronę na Facebooku bo jest dużo marek, które tylko mają na Facebooku strony Yy, dużo artystów tak ma, yy, że, że mają tylko Facebooka. Nie wiem, czy Dawid podsiadł nawet stronę internetową albo organek, chyba mają tylko Facebooka, i ich to zaspokaja te same potrzeby, tak? Yy, później szukamy wyróżników od konkurencji. I teraz zaczynamy wchodzić dalej yy, w temat klientów. Warto sobie opisać pięciu najważniejszych, yy, najlepszych do tej pory. Yy, no, to są proste takie rzeczy, tak? Yy, tutaj docelowi klienci. Żeby też się określiło. Główne problemy też fajnie, że nasze rozwiązanie jego problemów. Propozycja wartości dla klientów. Jest takie coś, są takie te wzory tabeli propozycji wartości. Ja trochę to przebudowałem tutaj na potrzeby swoje własne, czyli wpierw opisuję. I cały czas to mówimy, przedsiębiorca to wypełnia Jego zdaniem. A to za chwilę tutaj przejdziemy. Korzyści, które zyska klient, kompleksowa opieka zapewnienia itd emocjonalne, chce i marzy, się obawia, czego potrzebuje, bo potrzebuje, a chce i marzy, to są dwie różne rzeczy. E, tu jest bardzo ważna rzecz na przyszłość, wartości twoje i zespołu, wartości idealnego klienta i łączymy te wartości w tym miejscu. E, I to też warto, żeby te rzeczy, wartości są, no, biznes idzie. Tak jak mówiłem, utrzymywanie, zaspokajanie potrzeb jest w wielu miejscach podobne. Wybieramy to, co jest zgodne z naszymi wartościami, albo rzeczami niematerialnymi. Więc kiedy okaże się, że nasz zespół ma realnie, bo to też nie może być pis na wodę fotomontaż, tylko to warto, żeby te wartości były realne, tak? Jeżeli no nie będziemy mówić, kiedy mamy o, na przykład otwarte klatki jest dobrym przykładem, tak? Bardzo klarowne wartości, bardzo mocne wartości i on, oni nie będą pracować z firmą, która sprzedaje mięsne hamburgery. No, banalne rzeczy, ale czasami warto o tym pamiętać, że to musi być osadzone w rzeczywistości. Naprawdę w rzeczywistości, bo to prędzej czy później wyjdzie. Jeżeli będziemy opowiadać o wartościach i chwalić się nimi wszędzie, a te wartości nie będą realne, nie będą adekwatne do tego, co sobą reprezentujemy jako ludzie, jako zespół, jako marka, to to wyjdzie. A greenwashing na dzisiejsze czasy ma krótkie nogi. I, i to więcej, działa to dobrze dla niektórych, ale jak coś walnie i wyjdzie na to, że naprawdę ściemniamy. To nie warto, bo po prostu nie warto, warto mieć wartości, które są spójne z klientami, gdzie to się klei i, i, i tyle. Dobrze. Tutaj Karolina, a jeżeli firma prowadzi usługi B2C i B2B, co dokładnie rozumiesz przez to? Chciałem Ciebie spytać, czy do którego elementu strategii to ma odniesienie. Do klientów. To robimy osobną strategię na jedno i na drugie. Klient Bitus ja bym tak zrobił, bo to już jest zupełnie inna persona zakupowa, zupełnie inna osoba, z innymi potrzebami w, innej, w innym procesie zakupowym, tak? Czasami proces sprzedaży B2B trwa pół roku, czasami rok, nie wiem, jakie to są usługi. Powiem wam, że Rekhaus na wideo. Ostatnio określiliśmy, że proces zakupowy u nas trwa dwa i pół miesiąca w tym momencie. Cały czas to analizujemy, ale ja powiedziałbym, że 2,5 miesiąca to jest średnia. Są klienci, którzy przychodzą i kręcimy filmy w tym tygodniu albo za tydzień. Ale duże projekty na duże pieniądze to proces zakupowy trwa trzy miesiące czasami albo dwa. Więc to jest zupełnie inna persona zakupowa, inny sposób myślenia, inne potrzeby, inna, in... znaczy jest dużo rzeczy wspólnych, ale ja bym z... zrobił dwie różne strategie i robił działania jedne i drugie. Tak, i powiem ci, Karolina, jest ciekawy temat. Dobry case. O tym będziemy mówić sobie. Nie wiem na jakim poziomie tutaj. No bo postaram się mówić prymitywnymi rzeczami, ale to one naprawdę działają. Tak jest moje przekonanie. Dlaczego w ogóle marketing i reklama działa? Dlatego, że my upraszczamy sobie to, co Kahneman pisał. Kto czytał Kanemana? Pułapki myślenia. Mówić od zera? Dobra, powiem od zera. Jest David Kahneman. Taki zny, w ogóle on dostał Nobla za te swoje badania gdzie puentując gruba książka chyba z tysiąc stron określił to, że ludzie myślą dwojako myślenie szybkie myślenie wolne i to jest główna myśl tej książki myślenie wolne to jest analityczne gdzie siadamy, rozpisujemy sobie na kartce wady zalety, albo w mózgu to robimy działa po prostu myślenie wolne jest takie, że na spokojnie podchodzimy do tematu, a myślenie szybkie to jest takie: a dobra, biorę. I można się zaskoczyć, jak dużo, dużo decyzji zakupowych jest podejmowanych na szybko. A też ciekawe to jest dlaczego. To jest trochę w biologię wchodzimy, ale puenta jest taka: tego wszystkiego, że nasz mózg jest leniwy. Nasz mózg nie lubi wydawać energii, bo kiedy wydawał za dużo energii w procesie ewolucji, to po prostu marnotrawił energię, mógł ktoś umrzeć. O, właśnie tutaj też jest. Więc nasz mózg, dlatego też w ogóle cały marketing i reklama działa, jak działa, że my sobie upraszczamy rzeczywistość, szufladkujemy sobie. To się nazywa pozycjonowanie, ale polskie bardzo ładne słowo na to jest po prostu szufladkowanie. Sobie szufladkujemy ludzi, zjawiska, wydarzenia, marki, po to, żeby później decyzję podejmować bezwysiłkowo. W momencie kiedy i dlatego to mówię do Karoliny tutaj cały czas to jest dygresja, że pro, e, sprzedaż B2C często jest dużo szybsza, dużo bardziej impulsywna e, niż B2B, bo B2B też ludzie kupują po wrażeniu na szybko i tak dalej, ale w B2B często się zdarzy, na przykład e, procesy zakupowe są tak zbudowane, że mamy cztery osoby, pięć osób decyduje o tym i analizuje naszą ofertę i mamy w tym dwóch psychopatów, analityków. Którzy zbadają wszystko od góry do dołu. Są, są takie osobowości. Tak, i za później mogę podesłać taką książkę. Książkę, listę książek. W każdym razie, wracając, zamkny temat. Dlatego bym robił dwie strategie na B2C i B2B, bo klient B2C inaczej podchodzi do tematu, szybciej podejmuje decyzje, bardziej tym szybkim myśleniem, bardziej wrażeniowo. B2B też ale przy B2B musimy się przygotować na to w swojej komunikacji, że nagle przejdzie klient, który zanalizuje nasze umowy, nasze regulaminy, nasze tutaj działania od A do Z i będzie bardzo analityczny, bardzo konkretny i będzie podejmował decyzje zakupowe właśnie na myśleniu wolnym. Dlatego bym robił dwie osobne, dwie osobne strategie. Dobra, wracając do tematu. Wartości omówiliśmy. I lecimy dalej. Strategia marketingowa, którą ja już wtedy ja wypełniam, czyli najważniejsze pytanie. Pierwsza część strategii tak naprawdę sprawdza się do pytania, dokładnie kogo i do czego dokładnie mamy przekonać. To jest, to, to mówię, to ja się śmieję cały czas, bo jak pierwsze zajęcia z zarządzania, ale to jest dużo ludzi, którzy używa dużo mądrych, anglojęzycznych słów, nie umie wprost odpowiedzieć na takie banalne pytanie. Eee, jeżeli odpowiemy sobie dokładnie, na kogo mamy do przekonać i dokładnie do czego, to możemy teraz zastanowić się na nasze pytanie, odpowiedzieć, jak powinniśmy zmienić percepcję rynku, aby wypełnić te cele biznesowe, czyli co ludzi blokuje, jak ludzie nas oceniają, postrzegają i jak możemy to zmienić, żeby te cele biznesowe wypełnić. Dlatego ja też prowadzę na opak te zajęcia, dzisiejsze warsztaty, bo tam było, że wpierw robimy love brand, a później cele biznesowe. I ja bym wpierw robił i zawsze określam dokładnie cele biznesowe, a później dopiero staram się z tego robić markę, staram się z tego zrobić strategię marketingową. I tutaj cele marketingowe też, żeby były smart. Czyli no, złym celem marketingowym jest że chcę mieć kanał na YouTube. Bo no co znaczy, że chcę mieć kanał na YouTube? Do jakiej grupy targetowej, jakie mają być zasięgi, jaka ma być konwersja, jaki to ma być element lejka kampanii, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Yy, tutaj jest przykład, tak? Chcemy zwiększyć sprzedaż marynarek męskich o 30% do końca trzeciego kwartału, dlatego warto przygotować SEO, które zwiększy wejście mężczyzn na stronę o 40%, tak? To jest cel marketingowy. Yy, mówię naprawdę czasami banały. I lecimy teraz do jeszcze większych banałów. Czyli badanie rynku. Ja ograniczam badanie rynku yy i wywiady z klientami do pięciu pytań. Dlaczego do pięciu? Dlatego, że to powiemy sobie dalej. A, chociaż za chwilę też. Tak, za chwilę powiemy. Yy, dlatego, że nie przeprowadzam ankiet, staram się nie przeprowadzać ankiet w żaden sposób, staram się maksymalizować kontakt osobisty, bo mamy informacje niewerbalne, które są bardzo ważne. Jeżeli ktoś na jakiś temat opowiada z ekscytacją 10 minut, a na drugi taki MF5, to znaczy, że oczywiście warto zwrócić uwagę na to, co go jara i dlaczego. Te pięć pytań, które ja tu mam, to jest taka podstawa czegokolwiek, bo ja w trakcie rozmowy je po prostu pogłębiam. Można sobie przygotować jakiś tam template innej rozmowy, jeżeli macie swoje jakieś specyficzne tutaj produkty. Ale dla mnie tak naprawdę jest, dlaczego wybrałeś naszą markę, czy był konkretny punkt styku, który zdecydował, czy to było portfolio, strona internetowa, rozmowa osobista. Dalej, co cenić w naszej marce? Czego Ci brakuje w naszej marce? Jakie planujesz w przyszłości działania, które zaspokaja nasza marka? Jeżeli tak, to jakie i dlaczego? Czy działać z innymi markami? Jeżeli tak, to jak i dlaczego? Oczywiście, markami, które są bardzo podobne do nas, które są konkurencją. Um... I ja te pięć pytań po prostu staram się pogłębić w trakcie rozmowy, wyczuć klienta, osobę badaną, tak żeby: no, może tych pytań nagle zrobić się dwadzieścia, chociaż tak się nie zdarza, ale te pięć to jest taka jakby podstawa. I powiem Wam, że to jest zaskakujące. Nie wiem, czy ktoś przeprowadzał takie badania jakościowe, ale że czasami wystarczy spytać pięciu, dziesięciu osób i nie, pytania niewiele się różnią, niż by się spytało stu. Eee, czasami te. Punkty, dlatego to jest tabeli, tak? A jak dobrać z kim? A już Ci mówię, eee, uwaga, lecimy na początek. Eee, proszę, docelowi klienci. Po pierwsze, pięć najlepszych klientów pytamy, bo oni już mieli doświadczenie z naszą marką, czyli wybieramy stąd e, tych debeściaków, tych, których są po prostu tacy, że my chcemy z nimi pracować, to zarabiamy na tym, marka rośnie, firma rośnie, wszystko jest super, e, są perspektywiczni. Nie pytamy tych, którzy byli u nas w przypadku, nie pytamy tych, którzy po prostu yy, współpraca była kiepska, nie są perspektywiczni, no bo po co mamy do nich dobierać całą strategię, tak? Pytamy tych, którzy, z którymi chcemy pracować, chcemy mieć takich więcej klientów, nie? Albo docelowych klientów, to też można, yy, ale to jest trudniej, bo kiedy z kimś mamy współpracę, która już się udała, no to jest jak prośba o opinię, tak? Ktoś nas lubi, ktoś się cieszy z tego, że wspólnie pracowaliśmy, to z przyjemnością nam opowie. Co mu się podobało? Szczególnie, że tu jest jedno ważne pytanie, które jest trudne dla niektórych i bardzo proszę, żeby to opowiadali. Czego ci brakuje w naszej marce, bo ludzie czasami nie chcą nas, czują, że mogą nas obrazić, albo zrobić nam przykrość, i po prostu trzeba wprost pytać słuchaj, ja to robię, żeby świadczyć lepsze usługi, żeby lepiej nam się pracowało. Dlatego mów, wal szczerze, czego ci brakuje, co ci wkurzyło, jakikolwiek. Proces współpracy, który był niefajny, który był jakiś taki, wiecie, no, nieprzyjemny, czy nagle się poczułeś zagubiony, zagubiona, czy coś było niefajnego, i naprawdę bardzo ważne jest poprosić, żeby ktoś szczerze nam dowalił. Robimy to dla dobra wszystkich. I teraz lecimy do cech społeczności klienta, czyli powoli tworzymy tą nadwyżkę, tą taką budowę którą ja bym nazwał no, tworzenie powoli love brandu, tak? E, Czyli cechy społeczności klientów. To służy do wszystkiego, bo to strategia. To jest coś, co wracamy do tego, kiedy nawet chcemy, nie wiem, post napisać na Facebooku, tak? Myślimy, to ma być inspiracja, to ma być ciągle jakoś tam weryfikowane, to ma być punkt odniesienia do wszystkich działań. Piszemy scenariusz do filmu, to też staramy się tego trzymać. E, moim zdaniem, to jest takie moje zdanie się ale przecież miałem chłopaki z Ramagenu, nawet widziałem ich wystąpienie i to się bardzo klei ze sobą, że Love Brand tworzy społeczność. Tworzymy społeczność, e, ludzie lubią, to jest takie zachowanie plemienne, tak, lubimy takich ludzi, którzy są tacy jak my, e, którzy myślą jak my, zachowują się jak my i wtedy takie plemię lubimy. E, ja sobie czasami tak postrzegam Love Brand jako po prostu plemię. E, nie wiem, czy ktoś kiedyś czytał o zachowaniu plemiennym w dzisiejszych czasach, ale to jest fascynujące, jak ktoś nie czytał, to powiem tyle, że jakby to ładnie, szybko powiedzieć. Psychologowie i socjolodzy generalnie skłaniają się do tego, że z racji, że dzisiaj mamy. A, wiadomo, mam nadzieję, że to dobrze powiem, bo to jest Cialdini, Cialdini, cholera, nie wiem jak to się wypowiada. Dokładnie tak zresztą tak naprawdę jest pięć książek które może to Michał Sadowski z Brand24 mówi, że jeżeli ktokolwiek ma do... chce się nauczyć marketingu to powinien czytać w kółko jak zjednać, ludzi, zjednać przyja... jak zjednać ludzi i zyskać przyjaciół pana Carnegie, chyba też dobrze powiedziałem a to zaraz opowiem budowanie społeczności wokół usług i jeszcze B2B generalnie dobra wracając do plemienia z racji, że dzisiaj mamy plemię kiedyś się tworzyło dlatego, że ludzi było na około mało, więc skupialiśmy się w, to wiecie, wioska, okoliczność, ten okolica, jakaś najbliższe miasto. Kiedyś miasta były dużo mniejsze, tak? Jak miasto miało 2000 osób, to było dużo. Eee, więc ludzie się skupiali i byli bardzo lokalsi, tak? Bo nie było dostępu do innych informacji. Teraz czytam taką fascynującą książkę Historia Ludowa Polski. I właściwie. Ludzie przez większość historii nie podróżowali, nie przeżywali, nie mieli wakacji, nie poznawali dużo świata, żyli naprawdę w takim zamkniętym kółeczku, bardzo hermetycznej społeczności. I dzisiaj, z racji, że mamy internet, mamy dostęp do świata całego, jaki tylko możemy sobie wymyślić, jest powrót do tego, ale w zaskakujący sposób. W taki sposób, że jesteśmy przeładowani informacjami, przeładowani bodźcami. I znowu szukamy takiego bezpiecznego towarzystwa, takiej grupy, gdzie się rozumiemy, gdzie mamy wspólne zainteresowania, itd., itd. Więc to jakby tak na opak, ale dlatego plemię jest strasznie potężnym narzędziem marketingowym, bo kiedy ktoś się w takim plemieniu odnajdzie i zaspokoi to jego potrzeby, to mamy kogoś, kto będzie naszym ambasadorem marki prędzej czy później, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. I kimś, kto będzie nasz brand kochał, czyli to będzie dla niego Love Brand. I teraz takie pięć rzeczy, sześć właściwie, jest, których ja określam cechy społeczności klientów. Są to wspólne problemy, wspólne zainteresowania, wspólny humor, to jest naprawdę bardzo ważne, wspólne wartości. I teraz idziemy do dwóch rzeczy, które są bardzo kontrowersyjne. I powiem wprost, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę, nikt się nie poczuje dotknięty. Ale każdy ma jakiś wrogów. Wiem, że to nie, może nieładnie się mówi na dzisiaj, ale wrogowym, wrogiem nie musi być ktoś konkretny, kogo chcemy skrzywdzić, ale ktoś, kto nas wkurza, sytuacja jakaś na świecie, która nas irytuje, denerwuje i często cechy społeczności, klientów. Wtedy można na przykład wrogów połączyć z humorem, tak? Jak jest ta ten fanpage, co zniesie kurczę, jak to się nazywa, jest taki fanpage co zniesie, zniesie psychika grafika, czy coś takiego. Jest taki, gdzie generalnie jest yy, przeżywanie wspólnych problemów, którzy mają ludzie zajmujący się grafiką. Dla nich wrogiem, o, właśnie to. Dla nich wrogiem jest niekumaty albo problematyczny klient. I na, dookoła tego budują sobie humor, tak? Dlatego to ma tyle lajków, dlatego to ma takie zainteresowanie, dlatego ten w ogóle Facebook, ten profil jest tak yy, nośny. Bo ciągle pokazuje, mamy wspólnych wrogów, mamy wspólne problemy. Oczywiście, problem, czyli problemem jest to, że klient wysyła nam kosmiczne jakieś pomysły i chce to na dzisiaj, i z tego powodu staje się wrogiem, czyli wrogiem jest niekumaty klient. Nie? I to łączy społeczność: wspólne problemy, wspólni wrogowie wspólne wartości. I teraz powiem ostatnią rzecz, która jest bardzo silna. Jest takie coś, co się nazywa Moment of Clarity. Nie tylko powiem, że typowo polska strategia, powiem szczerze, że ja nie lubię takiego określenia, że typowo polskie, bo właściwie cały świat dzisiaj działa tak samo. Ludzie na całym świecie są wychowani na Netflixie i YouTube i wspólnych wartościach, materiałach. Myślę, że to są po prostu tak ludzie działają, a nie bym powiedział, że Polacy. Dobra, lecimy teraz do najbardziej. Do najbardziej kontrowersyjnej rzeczy, która może być dla niektórych bardzo trudna, ale, ale braki i kompensacje wspólne. To są rzeczy, których się dowiadujemy trochę na terapiach. To są ludzie, rzeczy, których się dowiadujemy czytając mądre książki albo rozmawiając z mądrymi ludźmi, ale często klienci wybierają marki nie dlatego, że rozwiązuje ich problemy, ale dlatego, że kompensuje ich kompleks że nadrabia im braki. Dużo marek modowych dla nastolatków na tym bazuje, bo te marki robią to, że jakby to ładnie powiedzieć, dużo nastolatków jest trochę zagubionych w społeczeństwie, zagubionych też w towarzystwie, to marki mówią, słuchaj, kupisz nasz produkt, to cię towarzystwo doceni, upraszczając będziesz tym przebojowym kimś tam, w tym, w tym, w tym, w tą fajną osobą w towarzystwie. tak? I marki modowe dla nastolatków bardzo na to cisną. Są marki, które są dla nowo bogackich, że tak brzydko powiem. Są to znane marki. Dokładnie tak. Znane marki, nie będę wymieniał nazw, ale każdy je zna. Jeżeli mamy im większe logo drogiej marki na ciuchu, tym bardziej ono nadrabia braki u kogoś, kto je nosi. Brzydko powiem, tak. Że jeżeli ktoś jest bardzo bogaty, to jest zjawisko starych pieniędzy się nazywa? Czyli jeżeli jesteśmy szóstym, dziesiątym pokoleniem bogatym, jak na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie niektóre fortuny mają 200-300 lat, to my nie musimy nosić wielkiej marki na pół, na pół koszulki z wielkim napisem jakiś tam bardzo zna, takiej oczywistej bogactwa, od znaku bogactwa. My możemy nosić sweterek, który jest wart bardzo dużo, ale logotypów nie znajdziesz, tak? Więc my nie mamy wtedy braków tego, takich, żeby pokazywać status. Bo jesteśmy wychowani w starych pieniądzach, co to mieć tam milion tam czy w tamtą nam nic nie robi, tak? Ale kiedy mamy marki, które właśnie pokazują, są takim klarownym, mocnym znakom statusu, no to warto to wykorzystywać. Warto mieć tego świadomość przy budowaniu strategii, że my czegoś jesteśmy. Powiem ostatnią rzecz, przepraszam, że to powiem, że i ktoś jest fanem fantazy. Ja jestem i byłem jako dziecko, ale zauważyłem, że dużo ludzi, e, którzy są w świecie fantazy, bardzo wkręceni. Mówię o takim mocnym. W, e, e, tak. <laughs> e, e, w świecie fantazy, często ludzie, którzy są bardzo, bardzo wkręceni, e, nadrabiają sobie poczucie ważności, którego nie mają w codziennym życiu. Często się to zdarza. Mówię o tych naprawdę takich mocnych nerdach i dla nich poczuć się na przykład, jak to przełożyć na strategię, tak? Jeżeli stworzymy grę, gdzie jesteś spoko, spoko bardem, może się okazać, że nie będzie dla nich to atrakcyjne, bo oni chcą być potężnym wojownikiem, potężnym czarodziejem, czymkolwiek byle było potężne. E, bo bo to, ich, to im nadrabia, właśnie kompensuje to, co potrzebują. No niestety tak to działa, tak działa świat. Nie jest to może sympatyczne do słuchania, i, i, ale każdy ma braki, warto się do tego przyznać, każdy sobie czegoś tam poszukuje, i to jest cechy społeczności klientów yy, jeden z najważniejszych i takich punktów, yy, który można zapomnieć, bo to jest coś, o czym może, może to nie jest sympatyczne, może to nie jest fajne, yy, ale warto o tym pamiętać: że nie tylko nas łączą problemy, nie tylko nas łączą zainteresowania i humor Łączą nas też wspólne braki, które sobie kompensujemy. Yy, dobra. Jak doczyć do takich prawdziwych insightów? Więc tak, to jest ten point of clarity, czyli punkt klarowności, o którym mówiłem wcześniej. Generalnie punkt klarowności, kiedy marka do, znajduje ten taki mocny, taki punkt, to jest taki moment, kiedy zaczynamy naprawdę rozumieć naszych klientów, jakby ich działanie, które jest, o którym trochę wstydzą się powiedzieć. A to można tylko poznać rozmawiając z nimi, przebywając między nimi i obserwując osobiście. Nikt tego w ankiecie nie powie. Nikt tego też nie powie w wywiadzie, bo no, nie chcemy mówić, że nie wiem kompensuje sobie coś, poczucie statusu, bo całe pół życia byłem biedny. Tak? No, nikt tego nie powie wprost. Ale to trzeba badać, 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 a najlepiej chodzić na wydarzenia, gdzie takie społeczności są, no bo konkurencja na wszystko jest i bardzo uważnie słuchać, i dopytywać często. Ludzie. E, jest takie pytanie, jest takie ten. Taki dekalog oszusta, jak był gościu, e, co, co wie, że AIFA dwa razy sprzedał chyba pod koniec XIX wieku, czy w XIX wieku, coś takiego. I tam jednym. Z, e, jechał całe życie na patencie, że ludzi wkręcał, że jest nie wiadomo jak bogaty i robił z nimi interesy. E, Fejkowe interesy. Ale najważniejszym punktem tego, e, tego, tego dekalogu e, oszusta jest to, że Pozwól ludziom mówić o sobie i bądź cierpliwy. Oni się, każdy się w końcu, prędzej czy później przed tobą otworzy i opowie o swoich wartościach i problemach i przekonaniach, tylko warto być nienarzucającym się. Nie być osobą, która przychodzi i słuchaj, yy, powiedz mi w 5 minut całe swoje życie i potrzeby i, i, i to, dlaczego kupujesz nasze produkty. Tak, że rozmawia, czuję. Dlatego... Warto z klientami spędzać czas i nie być nachalnym. Mówimy, nie wiem, tutaj mamy, wrzuciłem te hasło fantazy, tak? Jeżeli chciałbym zrozumieć społeczność fantazy, to bym pojechał yy, na cztery larpy, yy, pochodził do paradoksów w Warszawie z knajpa fantazy, siedział, słuchał i po prostu czekał. Czekał, 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 nie był ci nachalnym I, i tyle, słuchać, 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 analizować, szukać, wyciągać wnioski. I tyle. Powiem wam wczoraj, ciekawo, dygresję powiem, bo to jestem człowiek dygresja. Wczoraj widziałem materiał Armii Amerykańskiej 43. roku, szkoleniowy, dla żołnierzy, którzy będą w Wielkiej Brytanii. I było o tym, jak się zachować w pubie. Zajęcie, pół godziny to trwał materiał, był świetnie zrobiony. I dosłownie był o tym, daj ludziom mówić, nie bądź nachalny. To samo, co dzisiaj. Nic się nie zmieniło. Nie wyciągaj na siłę, bo się zamkną, bo się wkurzą, nie dopytuj. Po prostu przebywaj z nimi Słuchaj, dostosowuj się. Tyle. Więc nic się nie zmieniło. Jeżeli już określimy sobie, ba, zrobimy badanie rynku, zrobimy, określimy cechy społeczności klientów, mamy określony model biznesowy, wiemy, jaką potrzebę mamy do zaspokojenia. E, zyskowny sposób, czyli wracając do pierwszego zdania, zidentyfikowaliśmy, czego ludzie chcą. Przewidzi, przewidujemy już, tu umiemy ich zrozumieć, dlaczego nasi klienci coś robią. I zaczynamy zaspokajać wymagania klienta, to róbmy to w sposób zyskowny dla organizacji. To jest mega ważne. Dużo firm upadło, dlatego że zaspokajało potrzeby w sposób niezyskowny. A głównym, yy, kiedyś się trochę z tym też biłem, jak mówiłem, byłem kiedyś bardzo młody marzyciel ee, i, i tak dalej, ale firma, która nie przynosi zysków, upadnie i to każda, każda. Nie ma na to sposobu. Oczywiście, można jechać na inwestorach parę lat. Można jechać na wielkich obietnicach. Dużo firm to robi, ale, ale to nie zawsze jest zdrowe, nie zawsze jest to potrzebne. Jest taka świetna książka, tu napiszę Wam, mi, którą ostatnio czytałem. I nieważne, czy będziecie się zajmować marketingiem, czy nie, ale tam dużo jest mądrych myśli. Nazywa się Minimalistyczny Przedsiębiorca i jest właśnie o takim zdrowym budowaniu wartości w firmie yy, 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 i prawdziwych przychodów. I dochodów, najważniejsze, i zysków, właśnie to są ale w sposób nie, nie na kredyt, czyli nie robienia tego, że wchodzimy na rynek jakiś venture capital i mówimy, dajcie nam 10 milionów i może coś tam kiedyś zarobimy, ale w praktyczny sposób to robienia. Więc marketing powinien przynosić, zaspokajać potrzeby w sposób zyskowny. Dobra, lecimy pozycjonowanie. Tak naprawdę najważniejsze jest to, tak jak mówię, ja to zawsze troszkę rozbudowuję to pozycjonowanie i sobie tutaj zmieniam te tabelki czy określenia, zależy jaka marka. Nie? Ale kto, zna, kto nie zna pozycjonowania, czym jest idea pozycjonowania, czy ktoś to kiedyś tutaj ma z tym problem? Mamy 53 osoby, a to może ktoś nie wie, pozycjonowanie jest to taka jedna z ważniejszych technik marketingowych. Która pochodzi, kurde, kiedyś pisałem o tym artykuł, i zapomniałem wszystkich dat, ale ona chyba z lat 80. pochodzi. Yy, polega to na tym, tak jak mówiłem wcześniej, to się, klei, to się wszystko klei w jedno, że mamy umysł leniwy, który myśli i szybko podejmuje decyzję. Pozycjonowanie jest to, niektórzy mówią, że to jest pozycja, którą zajmujemy w, mar w głowie klienta, ale. Ja bym powiedział, że pozycjonowanie mamy w Polsce piękne słowo, jest to zaszufladkowanie. Jest to, że ktoś sobie wyrobi o nas zdanie w dwie minuty, w trzy minuty na temat marki i dzięki temu będzie szybko podejmował decyzję. Czasami, decy czasami to prowadzi do absurdalnych sytuacji, czasami to prowadzi do niekorzystnych dla nas też sytuacji, ale po prostu ludzie tak myślą i tak działają. Yy, banalny przykład, tak? Załóżmy, że jesteś, zajmujemy się, pasjonujemy się fotografią, robimy zdjęcia, nagle bierzemy udział, tak prywatnie, tak? Bierzemy udział w paru konkursach, yy, gdzieś tam wygraliśmy jakieś nagrody na Facebooku, nam wrzucaliśmy piękne zdjęcia i ludzie do nas przychodzą i pytają, jaki aparat kupić. Nasi znajomi. Bo im się zapozycjonowaliśmy jako fotograf, nie znaczy to, że my może mamy jeden aparat, który robimy wszystko i w ogóle nie wiemy, jak, co, jaka jest sytuacja na rynku, jakie są ceny, ale już sobie nas zaszufladkowali ten od zdjęć. Tak? No tak nasz mózg działa, tak jakby sobie upraszcza rzeczywistość. I dlatego też, jeżeli chcemy mieć <laughs> yy, pozycjonowanie, tak naprawdę jest bardzo prostym zdaniem, które pomoże i to się później przekłada w slogan: dobre i optymalne, tanie produkty. To nie jest zapozycjonowanie. Dlaczego? Bo nie jest unikalne. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, co to znaczy, tak? Wiecie, co ja pozycjonowanie kiedyś porządnie opisałem. A, o, porządnie opisałem, to przy okazji zaraz przypomniały mi się dobre casey. Dajcie mi sekundkę. Tutaj macie. O pozycjonowaniu. Dobre pozycjonowanie. To jest coś, co jest trochę unikalne, co jest trochę wyjątkowe. To jest coś, co jest. Um, nie jest banalne. To jest bardzo ważne, że nie jest banalne. Dobre i optymalne, tanie produkty to nie jest banalne. To jest, jakby, no. no nie wiem, co to znaczy za bardzo, tak? Eee, zaraz tutaj znajdę, gdzie ja to miałem. A, Ikea to miałem fajny temat, zaraz Wam pokażę. Eee, na przykład Ikea ma bardzo fajny slogan, który się klei z tym. Raz to znajdę. To mamy to jest oficjalna misja IKEA. Nie wiem, czy aktualna, czy to nie jest jakaś starsza, ale w każdym razie taka bardzo konkretna, tak? Czyli co jest misją tej marki? Dobrze za, dobre projekty, funkcjonalne artykuły wyposażenia domowego w cenach tak niskich, by jak najwięcej osób mogło sobie na nie pozwolić. Czyli mamy dobre, funkcjonalne, przystępne cenowo. Ale tu nie ma o jakości na przykład. Tu nie ma, że mamy tanie i dobre. Tu nie ma to, że nie wiem, nie ma piękne na przykład. Mimo że dużo ludzi lubimy i pod kątem wyglądu, ale u nich jest to, że mają być funkcjonalne i dobrze zaprojektowane, plus przystępne cenowo. Na przykład, ale to też podsumowuje, podsumowuje idealnie te pozycjonowanie, tak? Czyli, jakby to ładnie powiedzieć, kiedy ja chcę mieć kuchnię, która będzie wygodna i mnie stać, to pomyślę o Ikei, tak? Nie będę myślał, nie wiem, żeby ta kuchnia zaimponowała znajomym i żeby zaimponowała, nie wiem, na zdjęciach wyglądała przepięknie, że była customowa, że była wyjątkowa. To nie jest, Ikea nie jest wyjątkową marką. Wszyscy mają coś z Ikei, tak? Praktycznie. Więc u nich wygląda to w ten sposób: pozycjonowanie. Bardzo skuteczne, bardzo dobre. Wszystko to podsumowuje, tak? Wszystko, co oni mają, właściwie, nawet wyobraźcie sobie, jak no każdy kiedyś tam po IKEA przeszedł, nie? Przecież cała ich droga po sklepie to jest pokazanie, jak te rzeczy są dobrze zaprojektowane i funkcjonalne. To, że w sobie idziemy i nagle widzimy kuchnię jakąś, która jest przygotowana. I podchodzimy do szafek, otwieramy. Widzimy tutaj, mamy, nie wiem, tu fajnie piekarnik, wygodnie ustawiony. Tutaj wygodne, wszystko fajnie zaprojektowane. Otwieramy szufladę i tam mamy 10 tysięcy po to osobów, żeby to sobie ułożyć. Fajnie, no to jest to. To jest dokładnie to. To jest punkt styku z marką, który jest bardzo dobrze wykonywany. <grych> tak. W ogóle okazuje się, że Ikea bardzo dużo zarabia pieniędzy na jedzeniu. Czasami nawet więcej niż na wielu produktach. To też jest ciekawe. I tu zrobimy małą dygresję, ale wrócimy do tematu za chwilę. Dlaczego to jest bardzo ważne, żeby nie mieć w głowie przy strategii, że ma być zysk? Dlatego, że na przykład McDonald's nie zarabia na hamburgerach. McDonald's zarabia na frytkach i coli, gdzie mają największe marże, a hamburgery są tylko przyciągaczem klientów. Tani dobry hamburger przyciąga klientów, którzy wydają pieniądze i tak naprawdę zarabiają na frytkach i coli. Dokładnie mamy tu upsell typowy na sprzedaż. I warto pamiętać, że w momencie, kiedy McDonald's by na przykład zrobił kampanię, gdzie by skupił się tylko na hamburgerach i w stykach z marką i sprzedaży zapomniał o frytkach i coli, to przestanie przenosić zyski cała kampania jest do kitu. Więc jakby u nich każda, właściwie każda kampania marketingowa musi prowadzić do tego, żeby na końcu ktoś kupił do tego frytki i kola. Więc trzeba myśleć z zyskiem, tak? Dobra. Eee... Tutaj Arkadiusz Filoda. Chyba odpowiedział na Twoje pytanie. Nie wiem, czy chcesz to pogłębić temat, czy nie. Dobra. I tu mam pozycjonowanie, które sobie opracowujemy. Ja sądzę, że to wszystko przelecimy sobie na, na, na drugiej części. Już tak będziemy to uzupełniać, jeżeli się wyrobimy. Brand Promise to jest też ważne, żeby co obiecujemy, takie główna obietnica marki. Core value. Ale najważniejsze to jest, to jest ta tabela. Powiem wam, ta tabela to jest jedna z najważniejszych w strategii, moim zdaniem, y, która jest bardzo trudna do zrobienia. To jest niby parę, parę tutaj punktów, ale to jest mega, mega trudne, y, bo nad tym się siedzi dużo i to się poprawia cały czas. O co chodzi? To jest, jeżeli miałbym ze strategii powiedzieć jedną rzecz, którą wyróbmy, zróbmy, to bym powiedział, że tę tabelę. Yy, oczywiście pierwsza określić yy, model biznesowy, cele biznesowe, ale już w kwestii marketingowej, to ja bym tą tabelę zrobił, a później resztę no trudno. Yy, ale bez tego jakby nie wiem, czy można coś innego fajnie zrobić. Lecimy yy, od, yy, od początku tutaj mamy powody do tego, żeby ludzie w nas wierzyli. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że jakie mamy rzeczy, które nas uwiarygadniają. Czy jeżeli mówimy, że ktoś będzie miał, nie wiem, super naprawiony samochód, to, to czy mamy mechaników, którzy to zrobią? Co możemy udowodnić, że jest właśnie tym elementem? Jeżeli mamy w Ikei, że mamy właśnie super projekty, jak udowodnimy ludziom, że mamy super projekty? Tak, to jest y, unikalna propozycja wartości to jest y, 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 to jest coś, co. Y, Mówimy, że jesteśmy unikalni, ale musimy to czymś podeprzeć. Ja tutaj podeślę drugi artykuł, bo to jest długo, by mówić. Możecie sobie przejrzeć Sekundę. O. Generalnie unikalna propozycja wartości jest to. Też powiem od początku. Jest to coś, co zostało opisane w 1961 roku. To jest bardzo w ogóle te techniki marketingowe, większość jest bardzo starych. Unikalna propozycja wartości była przed pozycjonowaniem. Dzisiaj się to stosuje, łączy. Też opowiem, co to jest. Są to cechy marki, które nas wyróżniają na rynku, które są dla nas unikalne. Które w jakiś specy... Jest to taki układ cech naszej marki lub produktu, usługi firmy, który powoduje, że jesteśmy wyjątkowi. I to nie muszą być jakieś wyjątkowe tutaj tematy, nie muszą być. Yy, jakieś takie naprawdę fikuśne, brzydko powiem, ale po prostu czasami warto ułożyć coś na nowo, albo zmienić jedną rzecz. I ten układ naszych sił dla klienta, jakby układ naszych mocnych cech, nagle staje się turbo wartościowy. Słuchajcie, czy ktoś słucha Nocnego Kochanka? Czy ktoś zna ten zespół? Dobra. Powiem wam to, opowiem e, anegdotę. Ja chłopaków znam od 17 roku życia, bo razem jeździliśmy na warsztaty muzyczne. ja chłopaków, szczególnie kazona. Jeździliśmy wiele lat, wiele lat się kumplowaliśmy, wiele lat się znaliśmy. Dużo tam sytuacji wspólnych było. I w Warszawie były dwa zespoły metalowe. O, no to się widzimy. To powiem wam anegdotę i to podziwiam dużo na temat propo unikalnej propozycji, ten UVP. To jest naprawdę dobra anegdota, ale niby zespół metalowy, ale się przekłada. Dla tych, co nie znają, to powiem od początku. Nocny Kochanek jest to zespół metalowy, który jest bardzo unikalny na polskiej scenie, który wypełnia salę. Po dwa, trzy razy mogą wypełnić salę pod rząd, który osiągnął mega sukces i osiągnął na unikalnej propozycji wartości. O, osiągnął na tym, że mówię, ja chłopaków znam wiele lat i znam tą historię, ale to sądzę, że to chwila dygresji, a dużo opowiem. Były w, w Warszawie i w ogóle w Polsce parę zespołów kryjących klasyczny heavy metal, nie jakiś tam black metal, e trash, tylko taki klasyczny, taki z lat 80. I na koncerty przychodziło 30 osób, 40 osób, czasem 50 osób, to były naprawdę wtedy hitnie. I te zespoły trochę boksowały się między sobą. Nocny Kochanek w tamtym czasie był jednym z nich. Czyli na ich koncerty przychodziły 20, 30 osób, 50 osób. No, nie był to sukces i chłopaki tak robili to wiele lat. Nazywało się zespół Night Mistress wtedy, a nie Nocny Kochanek. I, wyobraź... I to tam szło trochę tak w tą, tamtą, tam. No mówię, takie płyty wydali, to tam przyszło nagle 60 osób. No, nie, nie były to sukcesy. I tych zespołów było w Warszawie w parę. I w ogóle w Polsce, ale w Warszawie to środowisko było bardzo podobne i bardzo hermetyczne też. I Nocny Kochanek znał się z ludźmi od kapitana bomby, znał się z Walaszkiem. I Walaszek poprosił ich, żeby zrobić yy, piosenkę do Kapitana Bomby, do filmu kinowego. I piosenka została, że tak brzydko powiem, napisana na szybko, na kolanie, yy, niewyprodukowana jakoś wybitnie, ale miała jedną unikalną cechę na rynku metalowym. Mianowicie miała takie <laughs> polskie, hamskie teksty, które były bardzo kabaretowe bardzo konkretny humor jest określony i nagle ta piosenka się wyróżniła nie? i chodzi o to, że mamy nagle Night Mistress, który ma klasyczny heavy metal takie UVP powiedzmy klasyczny heavy metal, dobry poziom muzyczny i teksty jakieś ambitne to są te powiedzmy unikalne propozycja wartości i to nie żarło a jedyne co zmienili to teksty tak jak właśnie tutaj Arkadiusz napisał teksty zmienili dalej jest heavy metal Dalej jest dobry poziom muzyczny, bo chłopaki naprawdę fajnie grają, ale zmienili teksty. I nagle ta układanka spowodowała: jeden, wy, jedna wymiana w tej układance, w pozycji wartości dla klienta, że oni nagle wypełniają sale wielkie, że żyją w ogóle z muzy, że jeżdżą non-stop na koncerty, grają wszystko, co się da, że mają miliony wyświetleń. I nagle te trzy punkty były, i wymienili jeden. Czyli jakby ich muzyka, no, brzydko powiem, chłopaki by się nie obrazili nie jest innowacyjna. Innowacją w tej propozycji wartości dla klienta są teksty, które jak się siedzi z, z kumplami na piwie, na domówkach paru byłem, gdzie to ludzie puszczali, to wszyscy właśnie krzyczą, dziewczyna z kebabem śpiewają, czy pierwszego nie przepijam, albo jest idealna na Woodstocku, tak? I nagle jeden układ, całej tej układance propozycji wartości zmienia to, że marka rośnie jak na drożdżach i no, jest bezkonkurencyjna, tak? Nie ma w Polsce zespołu metalowego obecnie, który by osiągał takie sukcesy. Ja w każdym razie nie znam. No, no, no. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi teraz w unikalnej propozycji wartości. Jest to zbiór unikalnych cech, jak unikalnego zbioru cech. Ja bym to, to, duża dygresja od nas, tym kochanku, ale chyba powiedziało. I teraz najważniejsze. Kiedy komunikujemy unikalną propozycję wartości, trzy elementy to jest max. Jak powiemy pięć rzeczy o sobie, to już nikt nie zapamięta. Dziesięć to w ogóle jest tragedia. Dlatego jest to bardzo trudne, żeby określić, co jest w naszym UVP, bo trzy cechy klient jest w stanie zapamiętać i jakby sobie nas dzięki temu zapozycjonować w głowie. Jak my opowiemy, że mamy to, 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 to on w ogóle tak, jego, te nasze myślenie szybkie nagle się tak wyłącza i tak zaczyna być, być takie: yy, ja już nie wiem, ja już się męczę, już mózg mój się tutaj wyłącza troszkę, i już tak nie chcemy tutaj konkretnie sobie działać, nie? A później robimy pozycjonowanie na podstawie tego. Czyli według tej tabelki, ja bym powiedział tak. Jakby tu ładnie powiedzieć? Powiedzmy sobie markę BMW na szybko, tak? Takie banały będę mówił, ale to są takie przykłady, które są mocne, a jednocześnie bardzo łatwo to tutaj można je sobie przełożyć na, na działanie. BMW się pozycjonuje jako bardzo. Jako auto, które powiedzmy, jakby to ładnie powiedzieć, daje dużo przyjemności z jazdy, tak? Ono się nie pozycjonuje jako auto, które ma właściwości terenowe, które jest dla rodziny z dzieckiem, ono ma, wsiadasz BMW, chcesz jechać i, i się cieszyć, że ma być nie tylko szybkie, ale ma być wygodne, komfortowe, ma dobrze hamować, skręcać, yy, przyspieszać między innymi. I oni generalnie się pozycjonują na auto dające przyjemność z jazdy. Na przykład, i podkreślać charakter. Dzięki temu unikalną propozycję wartości wrzucam, tak teraz na szybko, bo to trzeba by popracować, ale byłoby świetne silniki. A Reason to Believe, czyli poziom do, powód do, żeby w to wierzyć, to są cechy tego silnika. Super przyspiesza. Nie psuje się, mało pali, na przykład. Albo ma świetnie, świetnie oddaje moc, tak? Świetnie oddaje moc, dzięki czemu mamy bardzo przyjemność przyspieszania tym autem, co powoduje, że mamy tutaj w tym miejscu. Yy, tak, przyjemność jazdy. To już kwestia, unikalna propozycja wartości kierowców BMW, to jest, a nie samej marki. No. Yy, Volvo Bezpieczeństwo. O, i to jest coś, co tutaj Robert napisał, i bardzo się będę z tym zgadzał. Ostatnio robiliśmy analizę marki Volvo jako case do tam jednej strategii. I Volvo w latach 60. to też jest bardzo fajny ten case. Dlatego sobie powiemy pewnie jeszcze na tym ja sądzę, że tutaj na obecnym posiedzeniu na język komunikacji to jeszcze później, a tutaj tak jeszcze pojedziemy. Dobra. Myślę, jak tutaj czasowo się wyrobić. Ale to jest mega ważne. Moim zdaniem to jest najważniejsza tabela we wszystkim. Volvo w latach 60-tych się wybiło na bezpieczeństwie. To był banalny slogan, banalny, Warto o tym poczytać, bo jest świetny case. Dzisiaj Volvo jest olbrzymim marką, która tam ciężarówki robi, kwestie do tym Jakieś takie też ciężarówki specjalistyczne, oczywiście auta cały czas, ale Volvo wyrosło i urosło na tym, że się pozycjonowało tylko i wyłącznie jako bezpieczne auto dla rodziny. Jako najbezpieczniejsze auto dla rodziny. Oni nie byli marką przyjemną, yy, jako taką mającą ekscytację, oni dawali bezpieczeństwo, mieli też. I to była UVP, tak? Czyli słuchajcie, ja to zrobię. To nie jest dobrze zrobione, ale zrobię. Yy, dobra i mamy na przykład yy, widzicie to nie bezpieczeństwo, no to już robimy testy bezpieczeństwa, tak yy, tak, ale to jest dzisiaj że yy, yy, dzisiaj robią ciężarówki inne rzeczy ale oryginał to, że marka wyrosła, dlatego ta strategia jest właśnie dobra dla, ten plik strategiczny jest dobry dla marek, które mają urosnąć że my rośniemy, marki rosną na specjalizacji, na pozycjonowaniu, marki nie rosną na dywersyfikacji. Warto o tym myśleć. Wynika to z tego, co mówiłem wcześniej, czyli z tego, że nasz mózg upraszcza sobie świat i dlatego marka rośnie. Jeżeli pomożemy ludziom sobie świat uprościć, to tym bardziej urośniemy, tak? Widzicie tutaj ten pozycjonowanie, tak? Marki. Mówię, to jest na, na kolanie pisane, ale na szybko pokazuję. Dobra, kto wymyśli slogan teraz, podsumowujący te trzy, te banalne rzeczy, tak? Ktoś wymyśli? Unikalna propozycja wartości marki. Bezpieczeństwo, pakowność. Ona jeszcze była, Volvo w latach 60-tych też było, jakby to ładnie nazwać, nie powiem, że oszczędne, słuchajcie, nie mogę znaleźć słowa, taka, że to było opłacalne, że te samochody nie były drogie w eksploatacji, kurde, nie mogę znaleźć, jakby to ładnie nazwać. O! Dobra, dokładnie tego zgubiłem słowa. Ekonomiczne. Dobra, mamy unikalne propozycje wartości? Mamy. Czy jest tutaj? Są trzy, nie ma więcej. Po co więcej? Te auta nie były piękne. Te auta nie były, nie dawały przyjemności z jazdy. Te auta nie były takie, które powodują emocje albo z którą pan pojedziesz pod klub i, i wszystkie dziewczyny się obejrzą. One były. W ten sposób pozycjonowane, tak? Czyli pozycja, świetne auto dla rodziny. Jaki slogan? Ktoś wymyśli slogan? Bardzo dobry, Kamil, powiem Ci brawo. Świetne. O. Yy, widzicie, Robert napisał. Warto wspomnieć, że Wolno wymyśliło punktowe pasy w, w, w bezpieczeństwa i podzieje. I to jest powód. Reason to believe. Widzicie? Czyli mamy bezpieczeństwo, bo nasze auta mają świetne wyniki w testach bezpieczeństwa. Wymyśliliśmy trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. To są te elementy, które powodują w komunikacji, że ludzie wierzą w tę unikalną propozycję wartości i jednocześnie e, jest chat. O, tu Grzesiek napisał. Słuchajcie, jest takie fajne szkolenie. W tym arty tam artykuł podesłany o pozycjonowaniu. E, tam jest taki fajny, dwugodzinny, chyba materiał z panem Jack Trout o pozycjonowaniu. Bardzo ważne w pozycjonowaniu jest to, żeby nie lecieć, żeby ten slogan, a tak samo pozycjonowanie, nie było zbyt uniwersalne nie było zbyt takie nieokreślone, tak? Bo najważniejszy jest człowiek. Ja nie wiem, czy to jest yy, branża medyczna, może. Najważniejszy jest człowiek jako pozycjonowanie. Dlaczego to może być niedobre, niedobre pozycjonowanie? Bo branża medyczna, nie wiem, bezpieczeństwa, na przykład, nie wiem, ubezpieczenia jakieś mamy. To nie jest pozycjonowanie, tak? Teraz jako misję mieli, że w Volvo nie zginie na żaden człowiek. Bardzo dobra misja, która się łączy z unikalną propozycją wartości, która jest ważna dla klientów segmentu rodzinnego, nazwijmy to tak. I to można podsumować sloganem. Czy to jest dla wszystkich jasne? Chyba tak, nie? Więc najważniejsze w unikalnej propozycji wartości jest to, żeby te elementy się w siebie składały, ale też w oparciu o to, czego rynek potrzebuje. Czyli wracamy do pierwszego zdania. Proces zarządczy odpowiedzialny za identyfikowanie, przewidywanie i zaspokajanie wymagań klientów w sposób zyskowny dla organizacji. Ta tabela, którą mamy poniżej, do tego służy. Czyli mamy przewidzieć, jakby zaspokoić ludzkie potrzeby, bo oni mają te potrzeby. Rodziny mają potrzeby tych trzech rzeczy, a my, nasza marka tego zaspokaja te rzeczy, tak? Mamy testy bezpieczeństwa, bo to nam daje powody do, nie wiem, tutaj wyniki spalania, załóżmy porównanie serwisów, kosztów serwisu. Pakowność, nie wiem, to pokazujemy, że testy pakowności możemy... No, ola, ula, bardzo dobre pomysły. Bezpiecznie do celu. Też jest tutaj, tak, to właściwie też można by powiedzieć, bo ja się, czy nie jest zbyt ogólne, dlatego auto, które bezpiecznie cię zawiezie do celu, na przykład to jest już takie, które bezpiecznie zawiezie twoją rodzinę do celu, a to już jest zbyt skomplikowane. Na przykład ale o to chodzi, nie? I teraz tak. No, jakiś slogan by trzeba ładnie wymyślić, ale slogany zwykle to się tam rzeźbi, te słowa, żeby czasami wpadnie to w sekundę, czasami się, się człowiek męczy, tak? Ale chodzi o to, żeby to ładnie opowiedzieć, żeby to były, może być parę sloganów, które to podsumowują. I dlaczego to jest ważne, ten unikalna. O, tak. I to jest następny powód, żeby w to wierzyć. Też dobre. Robert, bardzo też dobry. Słuchajcie, i teraz, dlaczego ta tabela jest teraz ważna? Bo teraz na, w ten sposób możemy się zainspirować do wszystkiego. Czyli, jeżeli chcemy kupić artykuł sponsorowany, który będzie promował Volvo, to co w nim będzie opisane? Kto by. Kto, ktoś ma jakiś pomysł na szybko? Dokładnie. Czyli będziemy mieli na przykład case study o tym, że ktoś wziął rodzinę na wakacje i jak, i jak to wyszło, jak było, tak? Świetny artykuł formujący Volvo. E, będziemy mieli art. E, chcemy na przykład pokazać jakieś dane auta na stronie internetowej, tak? To jakie te dane będą w tym momencie? Co będzie najważniejsze dla klienta? Zgodne z pozycjonowaniem. Wymieńcie, nie wiem, cztery dane, które byście wrzucili w opisie, przy opisie auta, takie A mówimy teraz o danych technicznych. Co byście dali? Mamy auto, musimy do, przy aucie, przy zdjęciu auta na stronie wypisać cztery cechy. Tak, ale Magda, mamy moc silnika. Yy, ważne jest, ile pali. Ale nie wiem, czy właśnie ludzi będzie interesować to, jak jest mocny silny. Ale bardziej, że będzie tani, tak? Że będzie ekonomiczne to auto. Dobra. W każdym razie już nie musicie działać, ale spójrzcie, co się dzieje. Na podstawie tej tabeli mamy nagle inspirację do wszystkiego. Chcemy mieć artykuł sponsorowany. Bam! Chcemy mieć, nie, stronę internetową projektujemy, bam, mamy, wiemy, co pisać. Wiemy, posty mamy do zrobienia na Facebooku, bam, od razu wiemy, o czym pisać, w kółko i w jaki sposób. Oczywiście trzeba do tego kreatywnie podejść, ale Artur Jabłoński fajnie ostatnio powiedział, że marketing jest to kreatywny sposób na powtarzanie tego samego. Czyli jak mamy te trzy cechy, ciągle mówimy. Volvo jest bezpieczne, pakowne, ekonomiczne, bezpieczne, pakowne, ekonomiczne, pakowne, ekonomiczne, bezpieczne, ekonomiczne, pakowne, bezpieczne i lecimy w kółko w komunikacji, w kółko, w kółko, w kółko. Oczywiście na różne kreatywne sposoby. Nie będziemy się chwalić, że ktoś, nie wiem, na torze wyścigowym nasze auto wygrało. Nawet nie wiem, czy Volvo miało kiedyś drużnę taką sportową, na zasadzie, że gdzieś tam na torze się śmigało. BMW oczywiście ma. Ferrari ma, McLaren ma. Ale nie, nawet czy Volvo Maszczerz, bo nawet, nawet jeżeli mają, to się tym nie obnoszą, bo to jakby nie jest ich, ich, ich sprawa, nie? To nie jest ich moc najważniejsza tej marki. Ehm, więc e wszystko, co będziemy teraz robić w stosunku do marki, nagle się opiera na tych paru punktach. Proste? Słuchajcie, to wrzucimy jeszcze, żeby to sobie podro... E Dajcie trzy pomysły na filmy. Jakbyście mieli, nie wiem, upraszam bardzo, bo wiadomo, że Volvo to jest Moloch, ale wyobraźmy sobie, że to Volvo jest właśnie nową marką. Tworzymy ją dopiero. I jakie by były trzy pomysły na filmy na YouTuba? No, i niech będzie nawet po jednym. Bardzo dobry. No, ktoś jeszcze coś dowali? Czy to już? Też ba... świetny film. No, z tym parkowaniem może być różnie, szczególnie ze starymi modelami. Chociaż mamy znajomych, którzy są pasjonatami starych Volvo i dają radę w każdym mieście. Chociaż nie wiem, czy, by, czy, czy w każdej sytuacji zaparkują. Ale wiecie, co się teraz dzieje. Nagle patrząc na, ile tutaj mamy tych tabeli? No, cztery mamy kolumny, parę wierszy, nie? Nagle mamy sytuację taką, że yy, to jest samograj na pomysły marketingowe, na komunikację marketingową. Wystarczy ciągle na to patrzeć. Yy, ciągle na to patrzeć, ciągle myśleć, jak to komunikować w każdym miejscu związanych z marką. I mamy większość rzeczy, jakby yy, fundament większości rzeczy jest w tej jednej tabeli, która jest no, naprawdę bardzo, bardzo prosta, yy, a, a może być tak naprawdę mega, mega korzystna. Nie? Proste rzeczy. I lecimy w kółko, w kółko, w kółko. Słuchajcie, nie wiem dosłownie, ile tu mamy pomysłów na filmy, ale już mamy y, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, y, osiem. Tak, nagle no, w, w ciągu, nie wiem, trzech minut się zrobiło 8 pomysłów, chyba osiem, nieważne. W każdym razie już mamy pomysły na ciąg filmów na YouTube, tak? Przed chwilą mieliśmy pomysł, jak stronę internetową budować. O, dobra. To będzie dobre. Słuchajcie, to teraz jeszcze jedno pytanie dla was, takie kreatywne, żeby to działanie tutaj podbudować. Mamy tą tabelę. Jakie macie pomysły na współpracę z influencerami? I jakimi? I dlaczego? To jest trochę bardziej triki, To może być bardziej takie właśnie trudniejsze, ale właściwie dlaczego nie? W każdym razie od razu mamy trzy pomysły, tak? Od razu mamy. Yy... <śleskujesz> No to co? Widzicie, jedna tabela i nagle mamy, nie wiem, pomysł na YouTube PYK, yy, artykuły od ręki, yy, działania z influencerami, nagle już pomysłów jest mnóstwo. Co sobie jeszcze wymyślimy? Yy, no chyba styknie, ale generalnie, yy, generalnie nagle wszystko się to robi i robi się spójne i robi się dobre. Także właściwie każdy z tych rzeczy, każda z tych rzeczy, którą wymyśliliśmy. Artykuł, współpraca z influencerem, filmy na YouTube, możemy wrzucać jako posty na Facebooka i wszystko się klei, prawda? Nieważne, jaki to będzie kanał komunikacji, jaki to będzie sposób komunikacji, jaka będzie forma tej komunikacji, możemy to wszystko wrzucić na jeden, jednego Facebooka i generalnie nagle mamy fajnego, spójnego Facebooka, który mocno komunikuje ciągle to samo, tak? W różny sposób, oczywiście, w kreatywny sposób komunikujemy to samo, ale. Wszystko się klei. Dobra. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie co do, co do tej tabeli, do pozycjonowania, do unikalnej propozycji wartości? Jeżeli ktoś ma, to dawajcie, a jeżeli nie, to przejdziemy teraz w dół i sądzę, że akurat dojedziemy do przerwy. Przerwa będzie 11:40. Ja też muszę trochę, gardło musi mi odpocząć, bo gadam jak nie wiem, a dzisiaj jeszcze mam sporo ale na, po przerwie będziemy to wdrażać w praktyce na podstawie fundacji OGDM, dlatego bym prosił ludzi, którzy będą chcieli się zaangażować, myśleć, e, szczególnie, że te nasze patenty będziemy, w jeżeli tutaj się wszystko będzie kleić, będziemy w praktyce używać dla fundacji. Ja nad fundacją jeszcze po prostu nie miałem czasu usiąść, e, nad strategią na tej fundacji, ale już będziemy to robić praktycznego case'a, więc jak będziecie się angażować i tutaj działać, to będzie to dla, naprawdę dla dobra, po prostu dla dobra, będziemy dobre rzeczy robić. To idziemy dalej. Język komunikacji. Jeżeli już mamy pozycjonowanie zrobione, jeżeli wiemy, po pierwsze, mamy cele biznesowe, wiemy, na czym marka może zarabiać i chce zarabiać, i mamy określone, jacy ci klienci są, czego potrzebują. Jeżeli tutaj mamy już tą tabelę, to dopiero nakładką na to, ja bym powiedział, że jest język komunikacji, tak? Czy ma być poważny, czy ma być śmieszny, czy ma być taki, czy taki, ale to już też pogłębiamy temat. Fajnie jest mieć one-liner. Jest to taka historia, czyli bohater, który ma problem, ale ma sposób na jego rozwiązanie, który doprowadzi do konkretnego sukcesu i korzyści. To jest coś, co jest storytelling, to jest w ogóle najbardziej podstawowy storytelling ever. Polecam sprawdzić sobie, jeszcze nie skończyłem artykułu o tym, ale na przykład jak Pixar ma storytelling, to są tak standardowe mechanizmy opowiadania historii, że na tym samym zrobią 40 filmów i sale będą wypełnione. Więc, tak samo ten one-liner bohater, który ma problem, ale ma sposób na jego rozwiązanie, który doprowadzi go do konkretnego sukcesu i korzyści. Tyle. Tu jest przykład Rekhaus. U nas jest trochę skomplikowany model biznesowy, bo to jest B2B i bardzo specyficzny klient i bardzo wąska jakby nisza, w której działamy. Można czasami to napisać krócej, ja jeszcze na nie wpadłem, jakby u nas można było to napisać krócej, ale generalnie to są te trzy takie punkty najważniejsze, tak? Problem, rozwiązanie, korzyści. Warto, żeby każda marka miała taką coś, co możemy komuś opowiedzieć no w te 20 sekund na evencie. Załóżmy, dzisiaj będzie afterparty u tajgerców, tak? Że ktoś do... Jeżeli ja bym miał do kogoś podejść i część czym się zajmujesz, to nie powiem mu, że kręcę filmy, bo to jest jakby no fajnie, że kręcić filmy, ale to jakby co z tego? Ja mu powiem tą... No, te rzeczy. Że odpowiadamy na potrzeby działów marketingu i agencji marketingowych, ponieważ często wideo teraz bardzo rośnie w siłę, a często domy produkcyjne ich nie rozumieją. Dlatego my połączyliśmy kompetencje ekipy filmowej i wideo po to, filmowej, tak. Połączyliśmy kompetencje ekipy filmowej z marketingową, co powoduje, że współpraca z nami jest bardzo łatwa, bardzo korzystna dla agencji i bardzo prosta, bez stresu, tak? Bo się rozumiemy. Rozumiemy się nie tylko pod kątem produkcji filmowej, ale też marketingu. Prosta odpowiedź. Od razu ktoś ma korzyści, dzięki temu nasze, nasi klienci mają prostszą współpracę, mniej się denerwują, jest mniej nieporozumień, w ogóle nie ma żadnych zwykle i jest super. Prosta odpowiedź, tak? Warto takie coś mieć i to też korzystać sobie tutaj w komunikacji, w rozmowach, w mailach czasami można, dlaczego nie? W każdym punkcie cyklu z marką można tę opowieść ciągle snuć. Dobra, już sobie tutaj weźmiemy emocje, jakie mamy zbudzać, to jest w miarę oczywiste. Mamy brand voice, czyli to też jest ważne. Cecha marki. Słuchajcie, co było najważniejsze w strategii? To, co pan Peter Drucker powiedział, czyli nie jest ważne to, co robimy, ale czego nie robimy. Jeżeli cechą marki jest to, że jesteśmy stabilni i bezpieczni, tu mam na przykład opis tego, to mówimy o tym w jakiś sposób i ważne jest, żebyśmy tego nie mówili w inny sposób. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wpadnie do nas z pomysłem, że hej, nie wiem, zróbmy mm, jakiś kosmiczny odpał z tym Volvo, w którą wsadzimy na przykład ekipę Fritza, to to się nie klei z nami, nie klei się z naszą komunikacją grupą targetową i wszystkim. Co z tego, że będą zasięgi? Oczywiście, że będą zasięgi, no bo to jest ekipa Fritza, ale nie ma z tego żadnych korzyści strategicznych, nie ma żadnych korzyści ze spozycjonowania. Eee, ani docierania, ani budowania świadomości klienta na temat marki, tak? Właściwie najważniejsze w tej tabeli to jest to, czego nie mówimy. I skupiamy się na tym, oczywiście, co mówimy, banalne. Tak? Później mamy komunikację wizualną, sobie opisujemy, eee, czyli. Eee, tu jest bardzo po Macoszemu w strategii opisane, bo to różnie można robić. Zależy kto, jak, on, jak ta komunikacja wizualna jest mocno zbudowana, oparta. Tu można tabelę sobie zrobić, można przykłady powklejać. To jest bardzo luźne, no, zależy od marki, tak. Są niektóre marki, które wizualnie bardzo mocno stoją, yy, dla których to jest ważne. Wszystkie modowe tematy, na przykład. To jest, kiedyś pracowałem za różnymi modowymi tematami, to tam wiecie, no, każdy rozmiar czcionki to jest kosmos, także że, albo ro, kształt czcionki, tam ludzie no, są skupieni na estetyce. Yy, więc na przykład wtedy to jest ważne. Yy, I tu mamy konkretne taktyki. Yy, Mam takie dwie tabele, od których zaczynam pracować yy, i powoli już będziemy kończyć. Ta tabela, to ja chciałem bardzo podziękować, nie wiem czy Daniel jeszcze jest, ale Daniel Kotliński zrobił super szkolenie na stronie Tigers, yy, dzięki któremu tą tabelę troszkę rozbudowałem, bo kiedyś miałem plan dotarcia trochę inny, ale udało mi się to troszkę tak bardziej połączyć. Oczywiście ona jest ciasna, bo tu jest mało miejsca, ale generalnie lecimy po kolei. Jaką konwersję chcemy osiągnąć i kiedy? Czyli wracając do początku, cele smart. Tutaj jest bardzo ważne, co według wywiadów utrudnia naszym klientom zakup. To są te wywiady na początku, tak? Czyli klient mówi, no chcę kupić, ale czuję, że jest za drogie, albo chcę kupić, albo nie rozumiem wszystkiego. No to myślimy, jak na to odpowiedzieć. Jeżeli klient mówi, że jest za drogie, teraz będę banalne przykłady rzucał, ale to będziemy później pogłębiać, to mówimy, jest drogo. Ale mamy super jakość. Albo jest drogo, ale na przykład unikniesz wielu problemów, które będą cię kosztować więcej. Jak na przykład, nie wiem, części samochodowe, można kupić zamienniki tanie, no to te droższe będą, oryginalne części mówią tak, są tańsze rozwiązania, ale u nas jest bezpieczniej. Nie staniesz na środku drogi, nie wiem, 500 km od domu i nawet ty nie musisz wzywać, jak kupisz nasze części, tak. Jaki przekaz chcemy utrwalić u naszych klientów? Mówimy, Niech będą te części. Nasze części są solidne. Nasze te części są przetestowane. U nas jest wysoka kontrola jakości i nie, nie kupisz bubla. O, na przekaz utrwalić. Kupujesz oryginalne części nie kupisz bubla. Banalne. Jakie przyjmiemy na to kpi -e? Tu już zależy. Ale warto mieć, yy, mieć KPI-że -e, na konkretne tutaj działania komunikacyjne, mieć konkretne KPI, -e, bo i tak głównym KPI-em jest tutaj ten początek, czyli przykład wzrostu sprzedaży. Y, musimy sprzedać tyle, tyle, ale tutaj zakładamy, jak ludzie zmienią swój sposób myślenia, jakiś. No może, to jest już skomplikowane. Trzeba do, do kanałów y, i do działań to do, dopracować. Tak? Tutaj, jakie kanały użyjemy, żeby zbić tą obiekcję? Czy na przykład y, ludzie się boją, y, czy możemy coś komunikować szybko? Działaniami outdoorowymi, no bo outdoor to ile tam, dwie linijki tekstu, to i tak super, jak ktoś przeczyta. Czy na przykład y, mamy współpracę B2B bardziej skomplikowaną i potrzebujemy filmu na YouTube, który będzie opisywał przez 10 minut naszą, y, nasz produkt, proces produkcji albo coś innego, tak? Y, tutaj robimy, jakie bloki cykle robimy, bo jak było wcześniej, marketing jest to kreatywne powtarzanie tego samego. Znaczy, reklama, właściwie to reklama. Marketing to jeszcze się dowiedzenie w co mamy mówić i komu, i komu. A reklama, działanie reklamowe jest to ciągłe, kreatywne powtarzanie tego samego. I tu mamy. Przedstawiamy bohaterów marki, na przykład w kółko. Robimy backstage regularnie, robimy regularnie case study, robimy regularnie artykuły blogowe, robimy regularnie kanał na YouTubie, filmy na TikToku i tak dalej, i tak dalej. Mamy dalej, jakie formaty użyjemy. No, bo też wiadomo, że można mieć stronę internetową, na przykład naszym kanałem będzie strona internetowa, będzie to blog. I pytanie: Czy robią wideoblog, czy robimy zwykłe? Może e-booki albo infografiki dużo robią? Jak często? No, i tutaj określamy sobie budżet, co mamy do, 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 do. ile pieniędzy na co wydamy i dlaczego? I to ciągle weryfikujemy. Ta tabela plan dotarcia jest bardzo taka, oczywiście tu mamy jedną konwersję, jeden cel do osiągnięcia. Czyli chcemy wzrost sprzedaży, czyli mówimy jest jedna rzecz, druga rzecz, trzecia rzecz, robimy to, 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 to. Jeżeli mamy inny KPI, inny cel, czyli wzrost sprzedaży o 20% w ciągu roku, super, jedna rzecz i tu mamy całą tabelę opisaną, jak to rozwiązać. Ale sobie, jeżeli zrobimy drugi jakiś tam, już nie będę tego robił, ale generalnie mamy inny problem do rozwiązania, inną konwersję do osiągnięcia, to robimy kopię. I wtedy robimy na przykład, że nie wiem, nie mamy wzrostu sprzedaży o 20%, albo. Zwiększenie konwersji zapisów na Tiger's United, na przykład, tak? Że mamy porzucone koszyki, na przykład zmniejszyć porzucone koszyki i myślimy, dlaczego ludzie porzucają koszyki, jak na to odpowiedzieć, jaki przekaz chcemy utrwalić u naszych klientów, jakie przyjmiemy na to KPI, i tak dalej, i tak dalej. Czyli na przykład chcemy zmniejszyć w e-commerce porzucone koszyki, to myślimy, jak ten problem rozwiązać strategicznie. Tutaj co tak myślę, no na przykład na porzucone koszyki to pierwszy temat to jest, później dostajesz remarketing i jeszcze obniżoną cenę, tak? Standardowe rozwiązanie, no i tylko że jak klienci się dowiedzą, że to jest standardowy temat i będą specjalnie porzucać koszyki, żeby dostać promocję. A wtedy zmniejszamy zyski dla firmy i nie jest wcale takie fajne. <laughs> Zresztą mi się zdarzyło parę razy, że chciałem przetestować, jak coś chciałem kupić, czy ciekawe, czy będę miał promocję na porzucony koszyk i często miałem. Eee, więc te, tak to działa dobra, tu mamy jeszcze jedną rzecz to samo właściwie, to jest podobnie tylko inaczej opisane, zależy od marki, zależy od działań zależy od tego co chcemy sobie robić, tu mamy customer journey czyli lejki sprzedażowe które, lejki sprzedażowe nie zawsze dobrze działają, ale to jest takie forma żeby jakby sobie tutaj spisać jakie działania przyjąć, żeby jednak tych ludzi w tą markę wkręcać, do, prowadzić do zakupu, tak no system AIDA i chyba konwersje. Ten system AIDA to chyba każdy zna. Jeżeli nie zna, to ja też tu podeślę jedną rzecz. Sekundę. O. Jeżeli ktoś nie zna, to już nie będę pogłębiał tematu. Wysyłam tutaj artykuł swojego autorstwa, gdzie to trochę opisałem konkretnie, i, i może każdy sobie zobaczyć. Lejki sprzedażowe. Są często kontrowersyjnym. Ostatnio na LinkedInie nawet była tam szybka dyskusja. Z i zdania mieliśmy. Jest to kontrowersyjny temat, bo to nie jest takie proste oczywiście. To nie jest tak, że klient każdy ma tą samą drogę, przyjdzie, ciach, 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 ciach i, i że, to, że to jest takie łopatologiczne, powiedzmy. No to, to nie jest tak, to jest, ale to też pomaga sobie zauważyć jakieś tam blokady. Zauważyć jakieś momenty. Jest to bardziej idea, żeby zobaczyć, co się dzieje u klienta w głowie i jak nasze działania prowadzą, niż to, żeby. Jest hipotezą, tak. Eee, w ogóle nie wiem, czy wiecie, że lejek sprzedażowy powstał w 1906 roku w gazecie Seizman. Tam na końcu mojego artykułu jest to opisane i ta idea ma ponad 100 lat. Eee, więc eee, to, nie, to nie jest jakieś nowe odkrycie. To jest bardzo stary temat. I w ogóle. Gazeta The Salesman była robiona dla objazdowych akwizytorów. Więc to prowadziło do tego, że. puenta jest taka, w każdym razie, lejków sprzedażowych i ta główna idea jest taka, że nie wyskakiwać z agresywną sprzedażą na dzień dobry, ale przygotować te kroki, które. No brzydko to powiem, ale to jest to słowo, które po polsce, w polskim języku idealnie to oddaje, więc nie jest to ładne słowo urobi klienta do zakupu. Przygotuje klienta, ale nie tylko klienta a przygotuje, ale jakby będzie zmieniało świadomość od początku do końca. Przepraszam. Od początku do końca będzie zmieniało świadomość, do tego, żeby to, żeby klient się przekonał. Więc tutaj mamy właśnie to. Jest to dobra tabela, żeby sobie znaleźć wąskie, wąskie gardła i zauważyć, gdzie coś może nie działać, tak? I też jest prosta, czyli tutaj podobnie działa tabela jak powyżej, czyli co robi użytkownik, w jakim jest etapie, co go, co go blokuje przed przejściem dalej, jak możemy odpowiedzieć, narzędzi użyć, jakie kanały komunikacji, insighty klient klientów, to co na górze mieliśmy, cel kreacji i tu już konkretne pomysły na coś tam, tak? Później mamy to już na dole, to ja sobie powoli to wypełniam w różny sposób, bo to zależy, jaka jest marka. Ze czasami tutaj dodaję więcej, czasami mniej, więc tutaj nie ma jakichś takich standardowych. Zaleceń, na przykład są firmy, gdzie strategia mailingu jest super potrzebna, gdzie indziej SEO robi robotę, a czasami w ogóle nie robi roboty. To też jest fakt. Powiem Wam, że pracowałem nad strategią dla tak niszowych marek, produktów, właśnie usług, że w momencie, kiedy mnie, zrobiłem analizę SEO, audy SEO i w ogóle analizę SEO, to w ogóle nikt nie, w Google nie wpisuje tych zapytań, nawet nie było słów kluczowych, żeby je znaleźć, tak? Żeby w ogóle na czymkolwiek się oprzeć, więc nie zawsze na przykład CO się sprawdza, tak. Strategia social media też powiem wam szczerze, że w przypadku Rekhaus powiem to szczerze, nam social media nie daje klientów, których chcemy, i nie działa to tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Próbowaliśmy różnych działań i też to nie tylko moja, jakby moja idea, ale też rozmawiałem z wieloma osobami. Myśleliśmy, jak to zrobić, żeby było fajnie. I na Rekhaus, właściwie social media. Na tych klientów, których my mamy, jest nam trochę zbędne, szczerze powiedziawszy. Rzucamy co i raz, ale mamy zupełnie w tych kanałach osobistych. Eee, tak, właściwie tak, ale bo, bo, powiem coś innego. Eee, decydenci, którzy nas interesują, eee, mamy social media decydentów, ale nie tych, którzy nas interesują. I rozmowy, które my prowadzimy, i ludźmi, z których my pracujemy i rozmawiamy, eee, zwykle nawet nie mają czasu naszego Face'a przejrzeć to są CEO różnych marek, to są dyrektorzy marketingu, ludzie, którzy dostają 500 maili dziennie i a u nas pierwszy klient, a <laughs> to zaraz opowiem, i generalnie u nas na przykład strategia social media to w ogóle, mieliśmy działania, robiliśmy kampanię, była skuteczna, znaczy, że były kli... byli klienci, były leady, było dobrze, ale to nie byli klienci, którzy, do których celujemy. Głównym kanałem, <laughs> powiem szczerze, naszym głównym kanałem teraz jest strategię mailingu i ja. Okazało się, że najbardziej konwertuje to, że z kimś porozmawiamy eee, i LinkedIn, oczywiście LinkedIn, eee, mailing i rozmowa osobista. To konwertuje, inne rzeczy słabo konwertują, szczerze mówiąc, a jeżeli polecenia, tak, no polecenia strasznie ważne, my, my działamy bardzo ostro B2B i to, że mamy polecenia, to jest, tak, cold maile super działają, tylko, że bardzo konkretna kampania cold mailowa, yy, która jest bardzo konkretnie zbudowana, to jest bardzo precyzyjna. Tak, generalnie tak jest, problem, że muszę się sklonować. Yy, to by było najlepiej. Yy, I tak zyski ładnie rosną. Generalnie, yy, płyta jest taka, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tam górnolotnie, ale yy, górnolotnie, ale chodzi o to, że. Jeżeli Rekhaus by się rozrosł bardziej, to po prostu zatrudnię ludzi, którzy powiem, co, że mają robić dokładnie to, co ja robię obecnie albo co robiłem wcześniej i dostaną instrukcję i będą po prostu asycen sprzedaży. Generalnie sprzedającym CEO będę chyba już zawsze e, zawsze tutaj w Rekhaus. Słuchajcie, mamy dwie minuty, a tu się pojawiło parę pytań. E, ja też chwilkę mówię. E, więc mamy jeszcze drugie... E... Mamy tutaj, tu, o 12.30 zaczynamy drugi etap szkolenia, więc ja zaraz bym kończył, też muszę chwilkę odpocząć, bo już głos, żeby odpoczął i się widzimy o 12.30, gdzie? Bym tą strategię już wspólnie z wami, tak jak mówiłem, dla, dla Fundacji OGDM, wspólnie wypełniał, wspólnie działał, wspólnie opisywał, macie link do doksów, macie do tego pliku, możecie sobie wejść i go sobie przeglądać, myśleć chyba, że też robicie przerwę, albo na jakieś inne tam spotkania idziecie. I widzimy się o 12.30, gdzie też tutaj jakby ktoś, te pytania, które macie właśnie o cold mailach i inne rzeczy, szczególnie, że ja w ogóle prowadzę jeszcze dzisiaj na koniec konsultacje mentorskie o 14.30, Idzie z Anią, z którą prowadzę Rekhaus, Skupimy się na wideomarketingu, a także prowadzeniu agencji marketingowej, więc wtedy byśmy bardziej się skupili. Jeżeli macie pytanie co do Rekhaus i do takich rzeczy, to wtedy tak. Eee, tak, wiesz co, na górze jest ten plik do doksów, trzeba gdzieś go przejrzeć. Hmm, to jest jeden, co nie działa. Podejślę jeszcze na koniec. Eee, Jestem gdzieś. Chyba sekundę. teraz podeślę. O, dobra, mam ten działający link. To źle skopiowałem. O, już ktoś to zrobił. Dokładnie, co tu Mateusz pisze. Słuchajcie, dziękuję wszystkim za uczestnictwo i zapraszam o 12.30 na ostre działanie tutaj nad Fundacją OGDM. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.